Ego. W głębi naszego istnienia każdy z nas ma uczucie bycia jedną, konkretną osobą. Zdarza się, że czujemy potrzebę potwierdzenia tego uczucia poprzez kontakt z innymi ludźmi. Dzięki uwadze, jaką ktoś nam daje, czujemy się, jakbyśmy przeglądali się w lustrze. To potwierdza nasze przekonanie, że ja istnieję. Każdy z nas ma uczucie bycia ja. W strukturę naszego bycia wpisany jest osobisty i unikatowy temperament, charakter, usposobienie i naturalna osobowość. Istnieje wiele różnych teorii i punktów widzenia, które starają się uchwycić genezę i pochodzenie tego poczucia. Niektóre podejścia dość radykalnie uznają jego iluzoryczność, wskazując na złudzenie bycia jakąkolwiek osobą. Dla potrzeb ustalenia wyraźnego znaczenia dla naszego ja w służbie psychologii i filozofii utworzono ideę ego. Koncepcja ta została zaproponowana przez twórcę psychoanalizy, Zygmunta Freuda, teraz obok dwóch równie ważnych idei, id i superego. Nasze ego, będące personifikacją wyobrażenia tego, kim myślimy, że jesteśmy, tworzy osobistą separację pomiędzy ciałem a światem. Żyje w związku przyczynowo-skutkowym, w którym widzi siebie jako obiekt odseparowany od reszty przedmiotów, które poznaje. Nazywa świat, interpretuje, etykietkuje, manipuluje i oddziela siebie od tego, co doświadcza. To taki wymyślony świat osoby, którą myślisz, że jesteś. Nauczyliśmy się wyodrębniać siebie i identyfikować z myślami, sądząc, że są jedynym źródłem tego, kim jesteśmy. Celem ego jest mediacja, czyli pośrednictwo pomiędzy naszymi potrzebami a warunkami rzeczywistości, otoczenia i kultury. W ramach dostosowania do zasad społeczeństwa przyjmujemy tzw. Tak rolę, robiąc to, co w strukturze naszych zachowań świadczy jakąś funkcję. Na przykład ktoś jest biznesmenem i prowadzi firmę, ktoś jest konsultantem i prowadzi rozmowy, ktoś inny jest nauczycielem, ogrodnikiem, artystą, rodzicem itd. Są to w istocie funkcje mające cele ekonomiczne, gospodarcze, kulturowe, często również religijne, jak np. rola księdza, i polityczne, jak np. prezydent czy premier. Nasza tożsamość w dużej mierze opiera się o tę identyfikację z wykonywanym zawodem oraz przypisaną narracją, osobistą historią, która się z tym wiąże. Dowiadujemy się o niej, gdy zadamy komuś lub sobie pytanie: Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Co robisz na co dzień? Jak wygląda Twoja przeszłość? Jakie masz plany na przyszłość? Aby jeszcze bardziej zarysować linię pomiędzy sobą a otoczeniem, zakładamy tak zwaną maskę. Lub kreujemy personę. Jest to pojęcie zaproponowane przez Karla Junga. W myśl którego człowiek ukrywa swoją autentyczność, tłumi myśli i uczucia. Aby dokonać kompromisu względem konwencji społecznych. Zależność między indywiduum a otoczeniem tworzy tak zwany kolektyw ludzki. To jest naszą zbiorowość, do której przynależymy i względem której umawiamy się na to, jacy chcemy być, aby wspólnie zaspokajać potrzeby. Siedząc w kinie, widzisz film. To, jakie emocje będziesz odczuwał, zależy od stopnia, w jakim zidentyfikujesz się z bohaterem i akcją filmu. Wiesz dobrze, że nie jesteś filmem ani bohaterem. Dopiero utożsamienie się z bohaterem, akcją czy wątkiem to powoduje. Tak samo jest z myślami. Widzisz swoje myśli, a reakcja emocjonalna, zarówno pozytywna, jak i negatywna, jest następstwem identyfikacji ja z danymi myślami. To samo jest z Twoim zachowaniem i myśleniem o myśleniu. Dopiero gdy świadoma uwaga zawęzi się do konkretnej myśli. Tworzy ramę doświadczenia, postrzeganą przez ich pryzmat. Pomimo uczucia stałości istnienia, nasze ja jest zmienne. Osobowość ego, która pozwala nam na komunikację, interakcję z otoczeniem, przydzielanie konkretnych ról społecznych, nie jest stabilna. Szybko się adaptuje do zmiany środowiska i aktualnych potrzeb. W jednej chwili jesteś jedną osobą. Za chwilę całkowicie się przebierasz i zmieniasz w kogoś innego. Umysł niczym aktor na scenie co chwilę zmienia swój strój. Mimo wszystko, każdy z nas dostrzega w życiu pewnego rodzaju stałość. Coś, co wszystko obserwuje, sprawuje nad nami opiekę i wyraża się jako poczucie bycia jednym sobą w tym ciele. Dzieje się tak, ponieważ, jak wspominałem wcześniej, każdemu doświadczeniu towarzyszy obecność świadomości. W myśl teorii rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona. Ego przechodzi przez różne fazy. Jest ich osiem, wskutek czego końcowym etapem każdej z nich jest kryzys oraz jego rozwiązanie. Przez to każdy kolejny okres życia człowieka zawiera w sobie elementy poprzedniego i jest obudowany kolejnymi zmaganiami. Każdy etap posiada swój biegun pozytywny i negatywny, a rolą ego jest wypracowanie takiej spójności, aby nie tyle identyfikować się z tym pozytywnym biegunem. Lecz wyćwiczyć balans. Faza pierwsza: ufność, a nieufność. Niemowlę. Niesamodzielność i bezradność rodzą poczucie zagrożenia i niepokój w dziecku o to, czy jego potrzeby zostaną zaspokojone. Niemowlę uczy się tego, czy może czuć się bezpiecznie, utrzymując nadzieję. Jest w dużej mierze zależne od kontaktu z matką i opiekunami. Eksploruje świat przez ciekawość. Szukając pozytywnych wrażeń i unikając bólu. Faza druga autonomia a wstyd wczesne dzieciństwo. Nauka samokontroli rodzi odpowiedzialność za to, co się robi. Dziecko zaczyna wykształcać w sobie autonomię i doświadcza wstydu jako reakcji na bycie widzianym przez innych. Utrata poczucia kontroli wywołuje zwątpienie i konflikt, co może przekształcić się w obsesję samokontroli. Faza trzecia. Inicjatywa, a poczucie winy. Wiek przedszkolny. Rosnąca samodzielność rodzi chęć eksploracji, co zostaje skonfrontowane z zachowaniem innych ludzi. Dziecko uczy się samodzielności, ale też odczuwania poczucia winy. Pojawia się chęć rywalizacji, wycofanie, poszukiwanie aktywności, które nie prowadzą do konfliktu, lecz są w stanie zaspokoić potrzeby. Faza Czwarta. Produktywność, a poczucie niższości. Wiek szkolny. Nauka rodzi pilność i cierpliwość, przygotowując do identyfikacji z grupą i nastawienia na sukces, co prowadzi do poczucia kompetencji, lub, w przypadku niepowodzeń, do kompleksu niższości. Faza piąta. Tożsamość, a zatracenie siebie. Dorastanie. Konfrontacja z opiniami innych i potrzeba definicji siebie prowadzą do wykształcenia się tożsamości lub poczucia braku określenia siebie. Faza szósta: Intymność, a izolacja młodość. Nauka przebywania z innymi prowadzi do budowy relacji i związków. Intymność może prowadzić do lęku przed zatraceniem siebie, lecz jest niezbędna do budowy związku. Faza siódma. Twórczość a stagnacja. Dorosłość. Uczymy się, jak tworzyć i przekazywać światu część siebie. Na przykład w postaci mądrości, idei, pracy, biznesu czy posiadania dzieci. Nieumiejętność radzenia sobie na tym polu wyraża się jako brak celowości w działaniu. Faza ósma. Integralność a rozpacz. Dojrzałość. Godzimy się z życiem. Przemijaniem, akceptujemy los bycia człowiekiem jako podstawę egzystencji. Mamy świadomość, że wiele rzeczy mogliśmy zrobić inaczej, ale nie możemy cofnąć czasu. Może się pojawić lęk przed śmiercią, z którym można sobie poradzić poprzez pełne zaangażowanie się w twórcze działania i życie dla samej wartości życia. Na polu kolektywnym ego przyjmuje postać prostych struktur lingwistycznych naszego języka. Ja mi, moje, mnie, ty, my, oni, one. To konteksty stanowiące meta metareprezentację osobowości w relacji do otaczającej ją rzeczywistości. Z mojego filozoficznego punktu widzenia ego w swej istocie jest echem, myślowym odbiciem tego, kim myślimy, że jesteśmy. Lecz podobnie jak we wnętrzu drzewa nie mieszka osobne drzewo, Istnienie oddzielnego ja wewnątrz nas samych możemy porównać do halucynacji. Relacja i zależność, która teraz zachodzi pomiędzy mną jako autorem, a tobą jako czytelnikiem, reprezentuje nasze ego w formie czegoś, co można ze sobą skontrastować i ewentualnie opisać lub zmierzyć. Stanowi pewnego rodzaju ruch energii w przestrzeni, służący wymianie, dzieleniu się jednej świadomości, w której nie istnieje jakiekolwiek oddzielenie ani separacja poza zawartością tego, co się pojawia. Gdy spoglądamy na siebie, dokonujemy aktu obserwacji, czyniąc nasze istnienie obiektem zmieniającym się w czasie. To jest to, co często doprowadza nas do odczuwania społecznego niepokoju i wstydu w towarzystwie innych. Czujemy się oceniani, mierzeni wzrokiem, traktowani zupełnie jak materialne szkielety, które powinny przyjąć odpowiednią formę. Z perspektywy duchowej, obserwującej wszystko jaźni, ego ma możliwość zjednania się ze świadomością chwili obecnej, wiecznego teraz, co określane jest mianem duchowego oświecenia. Mam tutaj na myśli zatracenie się granic percepcji ciała, świata wewnętrznego i zewnętrznego. Poczucie ja nie umiera jako takie, lecz zostaje przekroczone i inkorporowane w całość świadomości. Wtedy ego może stać się transcendentne wobec chwili obecnej i wyrazić się jako osobowość, lecz wtedy znika jako odseparowany od świata. Dzięki temu pisane są właśnie te słowa z poziomu świadomości, używając ego jako powiedzmy narzędzia czy nadajnika. Mateusz Grzesiak napisał książkę pod tytułem Egurcyzmy. Poznaj, czym jest i jak działa ego, w której zawarł charakterystykę ego i jego mechanizmów. Książka ta stanowiła dla mnie inspirację do napisania poniższego rozdziału o ego i jego mechanizmach funkcjonowania. Serdecznie zachęcam do jej przeczytania. Samo pojęcie mechanizmu obronnego zaproponował Zygmunt Freud, a następnie zostało ono rozwinięte przez współczesne nurty psychologiczne. Polecam również zaznajomić się z jedną z prac Roberta Greena pod tytułem Prawa ludzkiej natury która w kompleksowy i głęboki sposób przedstawia prawa rządzące fenomenem bycia człowiekiem oraz pokazuje, jak przezwyciężyć pierwotne instynkty, by rozwijać racjonalne myślenie i kultywować bardziej świadomy styl życia. Ego stanowi element struktury naszego umysłu, który jest wynikiem ubocznym procesów wyodrębniających kształty, słowa, myśli i wyobrażenia. To zawężenie pola nieskończonej świadomości do konkretnego, wybiórczego postrzegania świata oraz identyfikacja z tym ograniczeniem, uznająca je za własną perspektywę rzeczywistości. To duchowo-psychologiczny byt, samopowołujący się do istnienia, który pozwala na interakcję z życiem, jest w dużej mierze bardzo pragmatyczny pod względem naszego przetrwania. Posiada szereg mechanizmów zbudowanych z warstw piętrzących się podobnie do warstw cebuli. Działa niczym selektywny skaner, który porównuje, szuka podobieństw oraz ewentualnych problemów do rozwiązania. Ego warunkuje nasze istnienie poprzez tak zwane mechanizmy obronne lub sposoby radzenia sobie z rzeczywistością. Najczęściej używanymi mechanizmami, z którymi z własnych obserwacji zderzam się na co dzień wśród ludzi, są projekcja, racjonalizacja, idealizacja, arogancja i ignorancja. Mechanizmów obronnych ego jest dużo więcej i każdy z nich odpowiada za inny proces psychiczny. Same mechanizmy zazwyczaj wyróżnia się na tle psychicznym, ale istnieje również szereg pułapek i iluzji, które istnieją na płaszczyźnie funkcjonowania samego umysłu i jego mechaniki oraz kolektywnego ego, kolektywnej nieświadomości, w tym superego, będących zbiorem reguł, gier i ról społecznych przypisywanych istnieniu naszej społecznej zbiorowości. W tym ideałom i wartościom. Przedstawię teraz najważniejsze mechanizmy ego. Lista ta została stworzona przeze mnie w oparciu o własne obserwacje, zdobytą wiedzę i wyciągnięte wnioski. Sam możesz na drodze medytacji i uważności rozpoznać mechanizmy pojawiające się w tobie. Rozmaite nauki psychologiczne wyróżniają różne typy mechanizmów. Dlatego jeżeli dostrzeżesz różnicę pomiędzy poniższymi mechanizmami, a tymi pochodzącymi z innych teorii, nie zniechęcaj się tym. Lista tych mechanizmów stanowi tylko wskazówkę, mapę służącą Ci w samoobserwacji. Na dobrą sprawę nie istnieje idealny model działania i funkcjonowania naszej psychiki oraz ego. Każda wiedza stanowi tylko fragment rzeczywistości i nigdy nie opisze jej całej. Warto jest również pamiętać o tym, że mechanizmy działania ego, Dotyczą wszystkich ludzi i wyłaniają się w obszarze kolektywnej nieświadomości. Oznacza to, że niezależnie od naszego pochodzenia dotykają one nas w podobny sposób, dlatego wiele można dowiedzieć się o samym człowieku, studiując przeróżne źródła wiedzy. Lista mechanizmów i schematów działania ego, umysłu dualnego służących radzeniu sobie z rzeczywistością. Indywidualizm i oddzielenie Mózg człowieka już od samych narodzin zaczyna uczyć się o samym sobie. Poza pierwotnymi popędami z biegiem czasu wykształca się osobowość. Umysł dokonuje podziału pomiędzy percepcją ciała a rzeczywistością, konstruując swój obraz, self-image. Robi to, bo inaczej nie byłby w stanie określić i zaspokoić pierwotnych potrzeb. Fundamentalnie ego jest tym samym co fizyczne ciało człowieka, choć kryje się pod postacią jego obrazu. Wskutek tego oddzielenia powstaje podział pomiędzy czystym self a rzeczywistością. Tak z czystej jaźni wyłania się ego, czyli poczucie bycia wyizolowanym ja, będące procesem zachodzących reprezentacji umysłu. Przekonanie forma konstrukcji myślowej, również językowej i gramatycznej, umożliwiająca funkcjonowanie w rzeczywistości poznawanej przez człowieka. Przekonania mają charakter funkcjonalności, pozwalają przetrwać, nadają sens życiu, intencjonalności, nadają kierunek, emocjonalności, wprawiają w ruch, motywują do działania, energetyczności, mają określony ładunek energetyczny, relatywności, konstruują modele zależności, perspektywiczności, budują kontekst. Przekonania są bazowym składnikiem tworzącym self-image, obraz ego. Każde przekonanie, niczym program instalowany na komputerze, stwarza odpowiedni interfejs graficzny i inicjuje pojawienie się konkretnego wyniku. W polu świadomości przekonania jawią się nam w charakterze fenomenów, pozorów oraz memów, kulturowych jednostek informacji. Wiara w określone przekonanie przywołuje do istnienia w rzeczywistości dowody na jego istnienie. Oznacza to, że przekonania mają pełen potencjał do samopotwierdzania. Są tworzywem dla ego, służącym do kreowania osobistej historii na nasz własny temat. Jest to istotnie kluczowe, bowiem przekonania tworzą naszą interpretację rzeczywistości. Szerokim spektrum badania przekonań zajmuje się psychologia poznawcza, kognitywistyka, epistemologia, programowanie neurolingwistyczne, NLP, coaching, socjologia, filozofia i inne podobne dziedziny nauki. Ze zrozumienia ważności i potencjału przekonań wyłoniły się terminy Programowanie umysłu, zmiana przekonań, afirmacje i tym podobne. Przekonania są jak nawyki i można je zmieniać. Znaczna ich część znajduje się w części podświadomej naszego umysłu i została nam wdrukowana przez kulturę, społeczeństwo, wychowywanie w rodzinie i szkołę. Przekonania są myślami, które dominują w naszej głowie i ustalają nasz charakter. Jestem inteligentny, jestem głupi, jestem beznadziejny, jestem wyjątkowy. Bardzo dobrze radzę sobie w życiu. Palenie papierosów to nie problem, na coś trzeba umrzeć. Wszystko sprzyja mojemu szczęściu, jestem wariatem. To są przekonania. Można z nimi pracować i starać się zmieniać, na przykład przez stosowanie afirmacji, by zastąpić niechciane myśli bardziej pozytywnymi, medytację i uważność, by się nie przywiązywać i nie identyfikować z nimi. Oraz prowadzenie dziennika. By wypracować lepszy dialog pomiędzy skonfliktowanymi poglądami. Dialog wewnętrzny, forma komunikacji z samym sobą, wewnętrzny głos, sumienie, osobista etyka i moralność. Służy utrzymaniu poczucia spójności i osobowości, by mogło zaistnieć wewnętrzne porozumienie. Choć wydaje się, że dotyczy zawsze jednej osoby, to na jeden dialog wewnętrzny może składać się wiele różnych części. Stąd zjawisko rozmawiania ze sobą kilku głosów jednocześnie. Ciekawą obserwacją jest zauważenie, że nasze części osobowości zostają powołane do życia na podstawie doświadczeń, kontaktu z kulturą i społeczeństwem, poznawania osób, oglądanych filmów, słuchanej muzyki, zgromadzonej wiedzy czy istniejących potrzeb. Potrafią się ze sobą kłócić, sprzeczać, argumentować, dogadywać, negocjować, kochać, szanować. Zupełnie tak jak fizycznie kontaktujące się ze sobą osoby. Dialog wewnętrzny przyjmuje cechy ludzkie, niczym aktor. Posiada barwę głosu, poziom i natężenie dźwięku, komentuje otaczającą nas rzeczywistość. W procesie internalizacji głosów opiekunów w naszym dzieciństwie wytworzony zostaje w głowie obraz ja idealnego, super ego, przez co w dorosłym życiu możliwe jest posiadanie w głowie słów ojca, matki lub innego opiekuna nauczyciela, idola czy mentora. Dialog wewnętrzny, poza uczuciami i emocjami, jest najczęstszą formą komunikacji z samym sobą. Posiada szereg cech, o których zazwyczaj wiedzą tylko nieliczne osoby interesujące się psychologią, rozwojem osobistym i rozwojem świadomości. Potrafi przybrać dowolną formę i kształt, jest plastyczny, można go zmieniać i silnie zależny od otoczenia. Z kim najczęściej przebywasz, taki później się stajesz. Ma charakter nawykowy. Powtarza się niczym zacięta płyta. Można go rozwijać. Coaching, zadawanie pytań, krytyczne myślenie. Potrafi ranić i krzywdzić. Może budować i wzmacniać. Jest tworzony przez Ciebie w formie opowiadania o sobie i otaczającym Cię świecie. Służy zaspokajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, realizacji przekonań, określania samooceny. Spróbuj odkryć jak działa Twój dialog wewnętrzny. Z jakich części się składa, Jakie ma natężenie i barwę głosu. Możesz go obserwować i postarać się nazwać poszczególne jego części, zadając sobie pytanie, jaką funkcję pełni ten dialog? Będą to np. racjonalista, krytyk, kontroler, perfekcjonista, wrażliwiec, żartowniś, wewnętrzne dziecko, dorosły, rodzic, buntownik, ofiara, bohater itd. Są to części osobowości, reprezentujące kolektywne archetypy nieświadomości. Zrób dla siebie listę najczęściej występujących dialogów wewnętrznych. Popracuj nad nimi poprzez wynegocjowanie wspólnego porozumienia z częściami, które tkwią w konflikcie. Identyfikacja. Buduje tożsamość ego i osobistą historię, identyfikując się z określoną płcią, narodowością, wyznaniem, grupą społeczną, imieniem czy nazwiskiem. Zawężamy nieskończoną świadomość do wybiórczego, jednopunktowego postrzegania, decydując się na to, co będzie składać się na nasz obraz. Innymi słowy, każdy z nas tworzy samego siebie poprzez określoną identyfikację. Mechanizm użyty w sposób świadomy staje się narzędziem wyboru. Na przykład, z pisaniem tej książki sprawia, że mogę ją napisać, z miejscem pracy, umożliwia zarabianie pieniędzy, z rodziną sprawia, że możemy budować relacje i więzi. Z partnerem umożliwia zbudowanie związku partnerskiego. Identyfikacja z określonym systemem przekonań, np. Na, na tle religijnym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym czy rasowym, może powodować silne przywiązanie i chęć obrony określonego systemu wierzeń, bez możliwości otwarcia się na zrozumienie i wiedzę z innych źródeł. Im bardziej mechanizm ten dotyczy naszego przetrwania, tym bardziej jesteśmy skorzy do tego, by go bronić. Tak często wyłaniają się ciemne strony ideologii. Identyfikacja z celem zawieszonym daleko w czasie umożliwia jego realizację, lecz jej cieniem jest niedostrzeganie innych możliwości wyboru. Identyfikacja z jednym konkretnym miejscem pracy daje poczucie bezpieczeństwa, lecz uniemożliwia dostrzeżenie innych szans zmiany miejsca pracy, zamieszkania czy dalszego rozwoju. Identyfikacja z partnerem daje możliwość tworzenia związków lecz w chwili, gdy staje się on toksyczny, sprawia, że zaczynamy cierpieć, bo nie dopuszczamy do naszej świadomości możliwości poznania kogoś nowego w swoim życiu. Silna identyfikacja prowadzi do konserwatyzmu i sztywnego trzymania się ustalonych wcześniej zasad i reguł. Używana w sposób świadomy i zbalansowany, umożliwia podjęcie decyzji z wzięciem odpowiedzialności za jej konsekwencje i odpowiednią elastyczność w działaniu. Zacznij tworzyć dla siebie listę rzeczy, z którymi identyfikujesz się na co dzień. Możesz stworzyć dla siebie listę określonych zasad, reguł, idei, rodzaju muzyki, jakiej słuchasz, filozofii, którą szanujesz najbardziej, najważniejszych dla ciebie przekonań, czy nawet określonych grup społecznych. Zastanów się, czy są w twoim życiu elementy, które wpływają na ciebie toksycznie, lecz wciąż się z nimi identyfikujesz. Pomyśl nad tym, z czego chcesz zrezygnować, usunąć identyfikację. A na czym zależy Ci najbardziej, z czym chcesz się zidentyfikować? Fragmentacja i dualizm rozszczepienia. Mechanizmy polegające na rozszczepieniu umysłu na fragmenty w wyniku traumy lub bólu, na zranione ja oraz broniące ja. W konsekwencji fragmentacji zranione ja zostaje stłumione, wyparte lub zracjonalizowane. Po to, by broniące ja mogło przejąć kontrolę nad całością. Mechanizm ten zużywa bardzo dużo energii, dając wrażenie, jakbyśmy wręcz męczyli się sami ze sobą, nie podejmując się znacznego wysiłku. Wskutek tego zmniejsza się poziom naszej skuteczności i klarowności myślenia. Stajemy się drażliwi i podatni na wszelkiego rodzaju wyzwalacze, triggery emocjonalne. Fragmentacja staje się pożywką dla racjonalizacji oraz manipulacji, w konsekwencji przyczyniając się do powstania rany narcystycznej. W wyniku rozszczepienia i podziału życia na dobro i zło wyłania się cień, będący elementem kolektywnej nieświadomości, istnienia dualizmu oraz wyparcia i projekcji. Odwrotnością fragmentacji jest integracja oraz podejście holistyczne, pozwalające na widzenie całości. Obecności świadomości. W radzeniu sobie z rozszczepieniem bardzo pomocne jest prowadzenie dziennika samoobserwacji, praktyka uważności oraz praca z cieniem, shadow work. Motywacja. Ego warunkuje siebie w odniesieniu do rzeczywistości przy pomocy motywacji. Ta umożliwia uzewnętrznienie swoich przekonań lub potrzeb w formie działania i ruchu. Umysł motywuje siebie na dwa sposoby. Dążąc do czegoś lub od czegoś uciekając, ruch w stronę działania poparty jest korzyściami, pozytyw. Ego potrzebuje swojego indywidualnego dlaczego, po co, co ja będę z tego miał, aby zacząć działać. Unikanie akcji jest wynikiem przewidywanego cierpienia, straty lub bólu, negatyw. Gdy jesteśmy przekonani o tym, że coś przyniesie dla nas więcej straty niż pożytku. Najzwyczajniej w świecie będziemy się od tego wstrzymywać, chyba że będziemy chcieli się poświęcić. Granica między jednym i drugim jest utrzymywana przez nieświadomą siłę, zwaną oporem. Warta uwagi jest tendencja tak zwanego gaszenia pożarów czyli podejmowania wysiłku dopiero w chwili, gdy doświadczamy krzywdy lub odczuwamy cierpienie. Moglibyśmy określić stopniowalność tego punktu widzenia, biorąc pod uwagę nasze lenistwo czy ogólne samopoczucie wpływające na podejmowane decyzje. Dojrzałe ego potrafi wynegocjować kompromis pomiędzy swoimi potrzebami a tym, co ma do zaoferowania rzeczywistość. Kontroluje wewnętrzne napięcie wynikające z różnych przekonań, pragnień czy potrzeb i wykonuje skuteczne działanie w kierunku realizacji swoich celów. Racjonalizacja i intelektualizacja. Forma tłumaczenia usprawiedliwiania tego, jak się zachowujemy, co czujemy, używana, by zamaskować niekomfortowe uczucia, takie jak poczucie gorszości, wstydu i winy. Mechanizm służy ignorowaniu świadomości głównego powodu naszego postępowania wraz z pierwotnym uczuciem, które jemu towarzyszy w służbie obrony własnej samooceny. Zamiast przyjrzeć się istocie własnych słabości niekompetencji czy występujących problemów, wierzymy w takie przekonania, które umożliwiają nam unikanie napięcia. Przykładem jest stwierdzenie, że wszystko jest ok, gdy w istocie mieliśmy styczność z negatywnym doświadczeniem, które wywołało w nas niechęć czy urazę, albo uznanie za nieważne czegoś, czego nie udało nam się w pełni poprawnie zrealizować. Zabiera sporo energii, którą moglibyśmy przeznaczyć na zmianę, ale zamiast tego szukamy wymówek i różnych usprawiedliwień. Receptą na racjonalizację są szczerość, prawda i autentyczność. Na co dzień nie mówimy otwarcie o naszych uczuciach, bo boimy się odrzucenia. Potrzeba również sporo odwagi i pokory, aby przyznać się do błędu, poczucia bezsilności, odrzucenia czy gorszości. Pod intelektualizacją kryje się również głębia pokory, współczucia i miłości do siebie. Gdy zaprzestaniemy utożsamiać się z ciągłym konceptualizowaniem każdej jednej rzeczy. Projekcja sprawia, że część procesów zachodzących w naszym wnętrzu, to co dzieje się z nami, kierunkujemy na zewnątrz. Innymi słowy, przypisujemy odpowiedzialność za nasz własny wewnętrzny stan światu zewnętrznemu. Ciekawą odmianą projekcji jest wyprojektowanie na kogoś problemu, który mamy sami ze sobą, a następnie próba niesienia pomocy drugiej osobie, która służy odwróceniu uwagi od tego, że sami mamy z czymś problem. Czasami jest to bardzo pomocne, gdyż usuwa poczucie bezsilności i pozwala odczuć energię działania i sprawczości, przez co nieświadomie możemy rozwiązać dany problem w sobie. Ze względu na to, że granica między światem zewnętrznym i wewnętrznym jest bardzo umowna, to często nie dostrzegamy udziału naszych głów w procesie tworzenia rozróżnień między poszczególnymi rzeczami. Nie postrzegamy świata takim, jakim jest naprawdę, ale widzimy go takim, jacy sami jesteśmy. W esencji życia wszystko dzieje się w projekcji umysłu i potrzeba sporej świadomości i uważności, by móc to dostrzec. Najbardziej niebezpieczne jest takie przekonanie, które stawia cały świat przeciwko nam. Iluzoryczne w projekcji jest przypisywanie innym ludziom tego, co sami aktualnie czujemy lub doświadczamy. Na przykład odczuwasz złość, ale uważasz, że to ktoś inny ją odczuwa. Oceniasz innych ludzi, lecz twierdzisz, że to inni cię osądzają. Usiadany sens gorszości odwracasz, widząc w innych wyższość. Ciekawą formą tego mechanizmu jest przekonanie, że inni projektują na ciebie coś, co w istocie ty sam projektujesz, co czasem może stanowić formę pasywnej agresji, w której dwie osoby próbują się przekonać do tego, kto na kogo co projektuje. Przypomnij sobie moment w twoim życiu, gdy czułeś jakąś emocję i zdarzyło ci się ją przypisać drugiej osobie. Bądź bardzo ostrożny w wydawaniu sądów na temat tego, jacy są ludzie, ponieważ niczym samospełniająca przepowiednia możesz na nich nieświadomie wpłynąć, że takimi właśnie się staną. Zacznij zwracać uwagę na chwilę, gdy odpychasz od siebie to, co czujesz i jak myślisz, twierdząc, że to się dzieje na zewnątrz ciebie. Receptą na projekcję na zewnątrz jest autorefleksja do naszego wnętrza. Świadoma uważność ma działanie mocno terapeutyczne – Przypatrz się ludziom wokół siebie i zastanów się, gdzie dokonujesz projekcji na innych tego, co dzieje się w tobie. W drugą stronę, jeżeli ciągle ulegasz projekcjom innych ludzi, łatwo podporządkowujesz się ich zdaniu i narzuconym przekonaniom na swój temat, to zastanów się, czy nie warto byłoby postawić granice. Czasami w środowiskach duchowych panuje takie przekonanie, że masz do odrobienia jakąś lekcję, przez co ktoś inny wpływa na twoją samoocenę, manipulując tym, jak powinieneś myśleć o świecie. Szczególnie jeżeli jesteś empatą, osobą wysoce wrażliwą, masz często negatywny dialog wewnętrzny i bierzesz całą winę za siebie, za wszystko, warto byś nauczył się obiektywnie przyglądać sobie i sytuacjom, które cię spotykają. Bądź uważny i ostrożny, gdy masz styczność z czymś, co ci nie gra i nie pasuje. Zastanów się, dlaczego tak jest i z czego w istocie to wynika. Dostrzesz wpływ swoich emocji, myśli, uczuć, potrzeb i pragnień na kształtowanie się twojego doświadczenia. Idealizacja i dewaluacja. Idealizacja polega na pozytywnym wyolbrzymianiu niektórych cech w innych ludziach, w poglądzie sytuacji lub przedmiotach, zazwyczaj tych, których nam samym brakuje. Na przykład idealizujemy jakiś przedmiot, nadając mu jak najwyższą wartość, aby dokonać jego zakupu i poczuć się ze sobą lepiej. Idealizujemy jakiś autorytet, nie dostrzegając tego, że on również ma wady. Nadajemy naszym rodzicom sens wyższości w dzieciństwie z powodu całkowitej zależności od ich silnych stron względem naszego przetrwania. W trakcie zakochania się zwykliśmy przypisywać drugiej osobie tylko te cechy o pozytywnym charakterze. Gdy darzymy kogoś sympatią lub coś jest dla nas ważne, zdecydowanie wolimy widzieć to w jasnych barwach. Gdy czar idealizacji pryska, często czujemy się zawiedzeni, oszukani albo rozczarowani. Zdarza się, że w duchowości na satsangach, psychologii podczas terapii czy twórczości, gdy ktoś ma styczność ze swoim ulubionym artystą, przenosi swoje pozytywne uczucia na nauczyciela, psychoterapeutę czy twórcę. Doświadczeni nauczyciele, terapeuci, twórcy doskonale o tym wiedzą, dlatego starają się wytłumaczyć to zjawisko uczniom, pacjentom, odbiorcom, aby nie uzależniali się od emocji i obrazów które sami przenoszą na kogoś innego. Idealizacja może również objawiać się jako przesadny optymizm czy słowna egzaltacja. Pragniemy cieszyć się chwilą, otrzymywać od innych komplementy, czy czasami obdarowujemy nimi bliskie osoby. W rzeczywistości wszystko ma swoje pozytywne i negatywne cechy, a z perspektywy świadomości nie ma ani jednego, ani drugiego, poza samym rozpoznaniem prawdy. Będącej jednocześnie pustością i miłością. Przypisywanie tylko idealnych cech czemuś lub komuś zakrzywia obraz świata i sprawia, że nie dostrzegamy całości. Możemy dostrzec to zjawisko w mediach społecznościowych dzięki dostępowi do internetu. Każdy z nas może wykreować swój własny, wyidealizowany obraz czy awatar, który przenosi się potem do świata fantazji czy wyobraźni. Przeciwnością idealizacji jest dewaluacja, czyli umniejszanie wartości jakimś przedmiotom, ludziom, wydarzeniom, przez co nasza percepcja ulega zniekształceniu, skupiając się wyłącznie na negatywach. Gdy umniejszamy wartość drugiej osobie po to, by samemu poczuć się docenionym i uświadomimy sobie zniekształcenie oceny, towarzyszy temu poczucie winy lub wstyd. Podświadomie wiemy, że ocena dotyczy nas samych, a nie obiektów zewnętrznych. Dewaluacja często zniechęca do działania, akcji czy zaangażowania. Stanowi przestrogę przed tym, że może wydarzyć się coś złego, przykrego i negatywnego, prowadząc do wycofania. Ciekawym mechanizmem jest idealizowanie przyszłego ja, zapominając o tym, że możemy żyć tylko tu i teraz. Często dzieje się to, gdy planujemy i wyznaczamy cele na przyszłość, na przykład tworzymy sobie listę rzeczy, które chcemy zrobić, znacznie wyolbrzymiając swoje możliwości. W chwili, gdy owa przyszłość nadchodzi, często okazuje się, że przeceniliśmy niektóre swoje cechy, nie dostrzegliśmy wszystkich przeszkód i nie przewidzieliśmy trudności. A przy tym wcale nie jesteśmy aż tak wybitnie uzdolnieni, jak wcześniej sądziliśmy. W skrajności zaczynamy wtedy dewaluować nasze starania. Osoby o niestabilnym poczuciu wartości często czują wahania myśli i nastroju właśnie poprzez uleganie skrajności, idealizacji i dewaluacji. Dojrzałym podejściem wobec tych mechanizmów jest akceptacja rzeczywistości taką, jaka jest, oraz nauka spojrzenia na nią najbardziej obiektywnie jak to tylko możliwe. Wartościową stroną idealizacji jest pozytywne wzmocnienie i inspiracja. Nasze ideały mogą służyć nam do tego, abyśmy stawali się lepszymi wersjami siebie. Gdy widzimy u jakiejś osoby cechy i zdolności, które nam imponują, możemy rozpoznać również i w sobie dostępność tych zasobów, których wcześniej nie byliśmy świadomi. W ten sposób uczymy się od ludzi, których uznajemy za lepszych od siebie, do czasu, gdy im dorównamy. Tutaj sprawdza się metafora ucznia, który w pewnym momencie przerasta mistrza. Podobnie dewaluacja stanowi przestrogę przed niebezpieczeństwami i uleganiem pewnym wpływom zewnętrznym. Gdy zrównoważymy idealizację przyszłości z wewnętrzną mądrością i pokorą, możemy stworzyć wizję, której celem jest inspirowanie siebie i innych w celach samorozwojowych. Niektórzy ludzie mają osobowość, która samoistnie ma tendencję do idealizowania rzeczywistości. Często są to twórcy, artyści, przewodnicy czy inspiratorzy. Jako ludzie potrzebujemy pozytywnego nakreślenia obrazu życia, aby móc się nim cieszyć. W przeciwnym wypadku odczuwamy skrajnie negatywne emocje lub blokadę przed działaniem i przeżywaniem. Dlatego fantazujemy o rzeczywistości, aby się w nią zaangażować. W trakcie działania i kreatywnego procesu często przechodzi się od faz idealizacji, gdy się zaczyna, po stagnację w połowie działania, następnie depresję, dewaluację, po ukończeniu dzieła pojawia się ponownie pustka i tak w kółko. Wyparcie jest mechanizmem unikania treści umysłu, myśli, pragnień, potrzeb, uczuć, której nie chcemy widzieć. Jest to zjawisko występujące głównie na gruncie kulturowym. Akceptacji przez innych, spowodowane lękiem przed odrzuceniem, krytyką i lub nadmierną samokontrolą, często prowadzi do powstania nerwic i obsesji. Zapewne często zdarzało ci się słyszeć takie twierdzenie. Najprościej jest wyprzeć się czegoś i zamyść to pod dywan. Mechanizm wyparcia bardzo często idzie w parze z projekcją. Wypieramy się w sobie różnych cech osobowości, a potem projektujemy je na innych. Z przekonania, że ktoś ma coś, czego ja nie mam. Ciekawą tendencją, szczególnie w środowisku duchowym, jest wypieranie się własnego ego, aby uznać siebie za oświeconego, wyparcie się złości i wrogości, aby wyglądać na dobrego, odrzucenie pragnień, by pokazać, że ma się wszystko pod kontrolą. Niestety, ego nie może samo się oświecić, co najwyżej zrozumieć, że jest częścią świadomości. Nie może być tylko dobre. Gdyż podlega dualnej ocenie, którą samotworzy. A wyparte pragnienia w sposób nieświadomy wywołują napięcie, które prędzej czy później będzie trzeba rozładować. W rzeczywistości jesteś całością, i wyparcie się którejkolwiek części siebie sprawia, że będziesz czuł się z czegoś wyizolowany i wybrakowany. Aby mieć na uwadze ten mechanizm, pozwól sobie na to, by nie wypierać się w życiu niczego. Zacznij uświadamiać sobie swoje emocje i uczucia. Naucz się z nimi pozostawać i w pełni odczuwać je takimi, jakie są. Istnieją inne sposoby radzenia sobie z wyparciem, jak na przykład tłumienie albo przeniesienie. Jest możliwość transformacji wypartych uczuć na drodze medytacji, w której każda ze stłumionych części przechodzi przez świadomość do całości i pozwala odzyskać skumulowaną energię. Tę można przeznaczyć następnie na coś innego, na przykład twórczość czy zmianę czegoś. W procesie głębokiej analizy odrzuconych części siebie przydatna może być pomoc specjalisty i wsparcie bliskich osób. Bardzo terapeutyczna jest miłość, troska, współczucie i akceptacja siebie, gdyż wyparcie często jest spowodowane lękiem, bólem fizycznym oraz psychicznym. Zaprzeczanie i negacja Umysł zaprzecza faktom rzeczywistym, wybranej części rzeczywistości. Aby utwierdzać się w słuszności swoich przekonań i poglądów, następnie często je racjonalizując. Na przykład neguje informacje o tragedii, katastrofie, istniejącym problemie i dorabia do tego teorię. Unika przy tym konfrontacji swych poglądów z realnym doświadczeniem. Mechanizm ten bardzo często idzie w parze razem z wyparciem i projekcją. Zaprzeczenie przynosi chwilową ulgę lecz często powraca w chwili, gdy uświadamiamy sobie, że zamykanie oczu wcale nie sprawia, że problemy magicznie znikają. Trudno jest uniknąć zaprzeczenia, ponieważ żyjemy w czasach natłoku informacji i przeróżnych perspektyw, i ciągle musimy wybierać, co jest dla nas ważne, usuwając i dyskryminując to, czego na dany moment nie potrzebujemy. Na głębszym poziomie istnieje dynamika różnorodności perspektyw i głębi zagadnień. Jesteśmy poniekąd zmuszani do wybierania pomiędzy ilością a jakością. Usuwając ze świadomości to, czego nie chcemy widzieć, skupiamy się wtedy na tym, co jest dla nas ważniejsze. Dzięki temu umożliwiamy sobie danie przestrzeni na aktywne działanie ku poprawie sytuacji, tak jak czujemy, że na daną chwilę jest to dla nas najlepsze. Przemieszczenie. Gdy potrzeba, motyw lub emocja nie jest w stanie uzewnętrznić się w sposób naturalny tu i teraz. Znajduje ujście gdzieś indziej. Ego rozładowuje stłumioną energię poprzez zmianę kontekstu, w którym ma ono możliwość ziścić swój pierwotny motyw lub zrealizować potrzebę. Przykładem przemieszczenia może być rozładowanie negatywnych emocji złości czy gniewu nagromadzonych podczas całego dnia w pracy, w trakcie wieczornego joggingu. W sztuce i twórczości często dochodzi do przeniesienia stłumionych lub wypartych wcześniej emocji, uczuć czy innych ukrytych motywów wewnętrznych w celu ich uzewnętrznienia w formie artystycznej ekspresji. Wielu mistrzów sztuki w szczytowych okresach swej twórczości osiągało mistrzostwo właśnie poprzez wyrażenie swoich nagromadzonych przez całe życie uczuć, emocji i ran w formie twórczego komunikatu dla całych mas ludzi co często można usłyszeć w muzyce, szczególnie w rapie czy hip-hopie. Jeżeli chodzi o mechanizm przemieszczenia, cel i działanie jest zawsze bardzo podobne. To, czego nie da się zaspokoić lub wyrazić w danym momencie, należy stłumić i uzewnętrznić w chwili, gdy będzie to w pełni możliwe. Jest to jeden z bardziej dojrzałych mechanizmów stosowany głównie ze względu na bariery społeczno-kulturowe, uniemożliwiające pełne zaspokojenie potrzeb i wyrażenie siebie w określonych warunkach. Częstym obiektem przemieszczenia jest złość oraz frustracja, której nie możemy lub nie chcemy w pełni wyrazić, ponieważ mamy nad sobą autorytet, któremu podlegamy, lub z innych powodów, najczęściej ograniczeń kulturowych. Ciężko jest przecież wyrazić swoją wściekłość na przełożonego w pracy w chwili, gdy nasze życie zależy od wypłaty, którą od niego dostajemy. Podobnie jest w przypadku rodzin, gdzie dzieci uczone są tłumić swoje myśli i uczucia. A następnie przenoszą je i rozładowują w inny sposób, np. Na, na rówieśnikach szkolnych. Trudno jest uniknąć stosowania tego mechanizmu, gdyż żyjąc w społeczeństwie, jesteśmy otoczeni przez innych ludzi i nieraz mamy do czynienia z trudnymi sytuacjami, z którymi musimy sobie jakoś radzić. Wyzwanie stanowi tutaj umiejętność komunikacji z innymi i otwartość na dojrzewanie, jako kolektywu wszystkich ludzi. Potrzebujemy również edukacji z zakresu radzenia sobie z emocjami, agresją i przemocą w sposób umożliwiający rozwiązywanie problemów, konfliktów i sporów. Przeniesienie jest to mechanizm oparty na przemieszczeniu. Polega na utworzeniu się związku psychicznego pomiędzy ludźmi, którego skutkiem jest nieświadome przeniesienie treści swoich fantazji, często związanych z dzieciństwem, dotyczących cech ojca lub matki na drugą osobę płci przeciwnej. Dysocjacja Umysł w wyniku krzywdy, traumy, lęku lub przekonania jest w stanie zdystansować się od określonej części psychy lub samej rzeczywistości, aby chronić cały organizm przed emocjonalnym cierpieniem. W wyniku tego mechanizmu traci się zdolność do pełnego przeżywania życia odczuwania emocji i uczuć. Życie staje się bardzo mocno spłaszczone osoba czuje się dosłownie jak widz w teatrze. Mechanizm ten niestety nie powoduje zniknięcia problemu ani samego cierpienia, lecz przynosi chwilową ulgę, co umożliwia dalsze funkcjonowanie organizmu, lecz niestety nie w pełni jego możliwości. W ekstremalnych przypadkach mechanizm ten może wywołać zaburzenia dysocjacyjne, w tym derealizację i depersonalizację. Dysocjacja może również wystąpić w okresie dorastania, gdy uczymy się radzić sobie z wyzwaniami, problemami i zobowiązaniami. Na drodze przystosowywania się do nowych warunków panujących w rzeczywistości. Na skutek ćwiczenia koncentracji, uważności, medytacji lub stosowania głodówki może dojść do zmian w odbiorze rzeczywistości, objawiających się zwiększoną wrażliwością oraz poszerzeniem zakresu percepcji, co może dać wrażenie nasilonej dysocjacji. Często dysocjujemy się od codziennych spraw, problemów czy obowiązków poprzez zwykłe pójście na spacer w celu refleksji. I ochłonięcia z emocji. Zwiększonej dysocjacji często towarzyszy wrażenie nacisku na głowę oraz intuicyjne i pozazmysłowe postrzeganie rzeczywistości. Zacznij zwracać swoją uwagę na chwilę, gdy dystansujesz się od spraw codziennych, ludzi wokół ciebie, emocji i sprawdź, czy nie jest to przypadkiem spowodowane tym, że się dysocjujesz. Sama dysocjacja może przyczynić się do zbudowania w sobie pewnej dozy dystansu od spraw codziennych i dojrzałego osądu. Mechanizm ten może być używany przez duchowe ego w celu ucieczki od wyzwań stawianych przez rzeczywistość, duchowy eskapizm. Wzrost uważności towarzyszący dysocjacji w skrajnym przypadku może doprowadzić do gwałtownego wzrostu świadomości, dezidentyfikacji od ego, przekroczenia dualizmu, nieodczuwania przyjemności i bólu oraz pokonania lęku przed śmiercią. Z problemami na tle dysocjacji pomocne są praktyki pracy z ciałem, umożliwiające głębsze odczuwanie go. Na przykład relaksacja, taniec, wysiłek fizyczny. Mózg, jak każdy organ, ma zdolność do regeneracji i przy odpowiednich warunkach może samoistnie przejść do stanu naturalnego. Pośpiech i prokrastynacja. Spieszymy się, aby nadążyć za tempem, jakie sobie narzuciliśmy, lub zostaliśmy nim obarczeni przez otoczenie. Robimy to z powodu lęku, stresu, presji, przekonania, że musimy gonić, bo mamy mało czasu. Przeciwnym sposobem reagowania jest unikanie działania ze względu na niechęć i przeświadczenie o tym, że nie jesteśmy gotowi. Odkładamy rzeczy na później, gdy są dla nas niekomfortowe albo zbyt trudne do wykonania. Czasem w ten sposób wygospodarowujemy dla siebie miejsce, by się przygotować. Dla obserwatora doświadczenia czas jest relatywny i zależy od punktu widzenia. Im bardziej zaczynamy się spieszyć, tym mocniej nam go brakuje. Gdy zwalniamy, zaczynamy mieć go coraz więcej. Czasem potrzebujemy postawić dla siebie granice odwlekania spraw na później, szczególnie gdy mamy kłopoty z zaangażowaniem w działanie. W drugą stronę, jeżeli jesteśmy pogrążeni ciągłym wysiłkiem, czasem będziemy potrzebowali zwolnić i się zreflektować. Obserwując siebie, będąc uważnym tego, co się dzieje, można wejść w tak zwany stan niewymuszonego samodziania się. Zanika wtedy opór i ma się wrażenie, jakby rzeczy same się działy. Aby osiągnąć ten stan, potrzebna jest równowaga, nieprzewiązywania się i zaangażowania, którą można uzyskać stosując asany jogi. Bunt i konformizm. Buntujemy się przeciw konserwatywnym wzorcom, ponieważ sami chcemy ustanowić własne zdanie i wartości. Ego może walczyć z tym, co dzieje się wokół, by zachować swoje status quo, lub stojąc w obronie jakichś wartości, np. wolności, prowadząc do sprzeciwu. Może również ulegać wpływowi otoczenia, podporządkowując się ustalonym regułom i wzorcom. Buntujemy się jako nastolatkowie, aby przebić się przez warstwę przekonań i wartości podanym nam wcześniej przez rodziców i szkołę, co jest naturalnym procesem wzrostu i rozwoju naszych własnych wartości i ideałów. W ten sposób testujemy nasze granice i kształtujemy własną tożsamość. W kontraście ulegamy konformizmowi. Przyzwalając na obecność wartości innych ludzi, aby budować relacje. Jako ludzie potrzebujemy siebie nawzajem do wspólnej egzystencji. Istnieją zdrowe i niezdrowe formy przejawu tych mechanizmów. Nadmierny konformizm tworzy relacje uzależniające nas od obiektu naszego przywiązania. Zatracamy własną indywidualność w charakterze grupowym, co może być niebezpieczne, gdy cała grupa robi coś niezdrowego. A my jej ulegamy, nie będąc zdolni do zdrowej oceny sytuacji. Możemy przykładowo podporządkowywać się miejscu pracy, rodzinie, znajomym, partnerowi lub partnerce. W obawie przed odrzuceniem i utratą obecności drugiej osoby, nie jesteśmy w pełni zdolni do asertywnego postawienia granicy. Stajemy się bardzo ulegli i współzależni. W drugą stronę, gdy ciągle domagamy się uwagi i chcemy stawiać na swoim, w każdej sytuacji staje się to skrajnie męczące dla innych. Ciągły nonkonformizm uniemożliwia utrzymanie spokoju i porządku w relacjach. Warto nauczyć się patrzeć na relacje z ludźmi w kategorii dynamiki wpływania swojego ja na innych. Istnieją pewne różnice, ale i podobieństwa w naszych charakterach czy temperamencie. Niektórzy ludzie są bardziej empatyczni i wrażliwi, inni wolą być chłodni i racjonalni. Nie możemy zapominać, że chcemy mieć jakiś wpływ na otoczenie. I jednocześnie być otwarci na współpracę oraz wpływy innych ludzi. Fantazjowanie. Tworzenie linii czasu i osadzenie na niej bohaterów może być świetną techniką do planowania i wyznaczania celów: tworzenia filmów animacyjnych czy pisania scenariuszy pod seriale. Problem wyłania się, gdy za bardzo nadajemy swoim potrzebom i pragnieniom fantazyjny, bajkowy charakter i myślową formę, bez późniejszego zaangażowania się w proces tworzenia i uzewnętrzniania. Stworzonych wcześniej fantazji. To tak, jakbyśmy odlatywali głową w chmurach, bez konkretnego planu działania czy wyznaczania celów. Fantazjowanie bardzo często idzie w parze z mechanizmem idealizacji przyszłości czy intelektualizacji. Realizujemy w wyobraźni te potrzeby, których nie jesteśmy w stanie zaspokoić w rzeczywistości. Możemy również wykorzystać fantazjowanie w sposób produktywny. Wyobraźnia, umiejętnie wykorzystana wraz z koncentracją i zaangażowaniem, może stanowić świetne narzędzie do tego, aby stworzyć wizję, dać upust swojej kreatywności czy wizualizować postawione cele. Problem pojawia się w chwili, gdy nie jesteśmy w stanie odróżnić naszych wyobrażeń od świata rzeczywistego i jego percepcji. Wtedy fantazjowanie stanowi pole do okłamywania siebie i tworzenia iluzji. Aby umiejętnie wykorzystać fantazjowanie, należy odkodować jaki przekaz jest w nim ukryty. Może masz jakąś potrzebę, której nie zaspokajasz prawidłowo. Marzenie, które aż prosi się, abyś je zrealizował. Zapisz wszystkie swoje fantazje i marzenia na papierze. Następnie zastanów się, w jaki sposób możesz zamienić swoje wyobrażenia w konkretne, mierzalne i osiągalne cele. Pomyśl nad tym, jakby to było, gdybyś urzeczywistnił swoją wizję w praktyce. Być może będzie ona wymagać od Ciebie oszlifowania i skonkretyzowania oraz pracy i zaangażowania. Dużo lepiej jest zrealizować coś w rzeczywistości, niż pozostać tylko z obrazem w swojej głowie. Z naszymi fantazjami łączy się jeszcze jeden aspekt. Często są w nich ukryte treści, nieświadomie zniekształcone przez nasz umysł. Mogą to być na przykład lęki, poczucie gorszości, czy ponadprzeciętnych zdolności, poczucie bycia dzieckiem, czy superbohaterem. W ten sposób różne części naszego ego mogą chcieć się ze sobą skomunikować, dlatego warto przeznaczyć kilka minut każdego dnia i zastanowić się, co takiego kryje się pod postacią naszych myśli. Kompensacja mechanizm służący radzeniu sobie z niedoskonałościami, poczuciem gorszości i niższości, poprzez zastąpienie niechcianych uczuć i emocji czymś dającym satysfakcję. Ma ona charakter pozytywny, jak i negatywny. Jeżeli negatywny nastrój z powodu otyłości kompensujemy poprzez jedzenie słodyczy, to wzmacniamy negatywny wzorzec zachowania, jeszcze bardziej się w nim zapętlając. Gdy unikamy konfrontacji z czymś nieprzyjemnym poprzez poszukiwanie czegoś, co jest łatwiej dostępne w celu odczucia przyjemności, ma to nieprzyjemne skutki, bowiem uczymy się wynagradzać siebie za unikanie problemów, zamiast skonfrontować się z nimi. Na przykład sięgnięcie po papierosa czy picie alkoholu, by uniknąć stresu i niepewności, udostępnienie zdjęcia z uśmiechem do social mediów, by zyskać uwagę i podziw innych, gdy w rzeczywistości czujemy wewnętrzny smutek. W tym przypadku mechanizm ten służy nam jako odwrócenie uwagi od złego nastroju, by utrzymać pozytywny stan emocjonalny. W umiarkowanych ilościach to może być pomocne, by nie dołować się i dać sobie czas, by znaleźć inne rozwiązania. Tutaj dobrym przykładem jest skierowanie uwagi i podjęcie się wysiłku osiągnięcia znacznie łatwiej dostępnego celu niż pierwotnie zakładaliśmy. Pozytywnym aspektem kompensacji jest zdolność do zastąpienia uszkodzenia, defektu, nie do rozwoju jakiejś części naszej osobowości przez inną. W tym wypadku poczucie gorszości traktujemy jako pozytywny bodziec do rozwoju. Jeśli dysponujemy brakiem wiedzy i umiejętności w pewnej dziedzinie życia i zechcemy je kompensować rozwojem w innych obszarach, to może udać nam się rozwinąć na tyle, że nadal będziemy w stanie zaspokajać nasze potrzeby, pomimo występującej dysproporcji. W ten sposób radzimy sobie z tym, że nie musimy być najlepsi we wszystkim, aby móc funkcjonować. Na przykład osoba mająca problemy ze wzrokiem wypracowuje lepszy kontakt ze zmysłami słuchu i węchu, dzięki czemu świetnie gotuje i posiada talent muzyczny. Ktoś nie radzący sobie z analitycznym podejściem do rozwiązywania problemów, łatwiej radzi sobie w relacjach z innymi ludźmi. Osoba posiadająca dysleksję jest wyjątkowo twórcza i tym podobne. W społeczeństwie zwykliśmy naprzemiennie uzupełniać swoje braki, gdyż nikt nie jest doskonały we wszystkim naraz. Potrzebujemy innych osób do pomocy, jednocześnie sami będąc skorzy do zaoferowania jej, gdy tylko będzie taka potrzeba. W ten sposób kompensacja prowadzi do współzależności. Humor. Uważa się, że jest to jeden z dojrzalszych mechanizmów obronnych. Zapewnia ulgę i pozwala rozładować nagromadzone napięcie. Sprawia, że na chwilę możemy odsunąć od siebie powagę sytuacji i zapomnieć o problemach. Systemy ideologiczne posiadające strukturę hierarchiczną, scentralizowaną totalitaryzm, różne ruchy religijne, korporacje często odrzucają humor ze względu na strach przed ujawnieniem brutalności sztywności i słabych punktów danego systemu przekonań. Używany w sposób dojrzały pozwala nam śmiać się z samych siebie i własnych wad. Jego ciemną stroną jest to, że uniemożliwia wzięcia rzeczy na poważnie, a stosowany w przesadnej formie może przerodzić się w raniący cynizm i sarkazm, stanowiąc formę manipulacji emocjonalnej. Kształtowanie formacji reaktywnych Mechanizm polega na robieniu totalnie na odwrót w stosunku do tego, co się czuje, celowo odwracając spójność emocji w relacji do zachowania. Jest to pokazywanie, że czuje się coś przeciwnego w stosunku do tego, co jest naprawdę. Przykładowo, osoba czuje bezradność oraz niepokój, lecz zachowuje się arogancko, napuszając swoją sylwetkę. Ktoś, kto czuje się zraniony lub odrzucony, jednocześnie stara się pomagać i zadawalać wszystkich wokoło. Osoba w depresyjnym nastroju na siłę podkreśla swoją pozytywność. Zastanów się, gdzie uciekasz od spójności własnych uczuć, emocji i zachowań. Jak wygląda Twój cień, którego unikasz? Jak możesz dokonać ekspozycji na niekomfortowy dla Ciebie bodziec w bezpiecznych warunkach? Selektywna uwaga i fiksacja. Skupianie się tylko na wybranych informacjach oraz schematach poznawczych i dopuszczanie do świadomości tylko tych, które uznamy za potwierdzenie własnego modelu świata i przekonań. Mechanizm ten jest mocno powiązany z samospełniającą się przepowiednią oraz błędem poznawczym koncentracji i identyfikacją z określonym celem. Ego skupione na czymś konkretnym usuwa i ignoruje pozostałe części, które nie odpowiadają jego założeniom i przekonaniom. W wyniku tego mechanizmu nie jest możliwe postrzeganie całości, a jedynie fragmentaryczne dopuszczanie do świadomości tego, co ego uzna za prawdziwe lub potrzebne. Selektywna uwaga ma również tę przydatną dla nas stronę, mianowicie koncentracja na ważnych dla nas rzeczach umożliwia nam usunięcie rozpraszających informacji. Nie jesteśmy w stanie zawsze wiedzieć wszystkiego i być ze wszystkim na bieżąco. Budowanie generalizacji, sądów i prostych założeń ułatwia nam dokonywanie wyborów, gdyż nasz mózg ma ograniczone zdolności poznawcze. Na przykład ktoś skupia się tylko na określonym przekazie intelektualnym, opisującym duchowość, która pasuje do jego wyobrażenia, a ignoruje inne, pozostałe ścieżki, by uniknąć sprzeczności, wątpliwości i doznawania poznawczego. Skupiamy się tylko na określonych zadaniach, na których znamy się najlepiej, a ignorujemy inne. Uważam, że warto jest zwrócić uwagę na te selektywne dla nas poglądy, które nas blokują lub uniemożliwiają zdrowe zaspokajanie potrzeb. Na przykład negatywne przekonania o ludziach, przypisywanie sobie nierealistycznych cech, nadmierne uogólnianie, spekulowanie, przypowiadanie katastrof, nadużywanie imperatywów, muszę, powinno się, należy. Odpowiednia do zaotwartości i kwestionowania jest wskazana, aby nabrać dystansu i uelastycznić umysł na tyle, by nie patrzył na świat tylko w dualistycznych kategoriach. Każdy z nas jest ograniczony do formy bycia i poznania świata przez pryzmat swojego umysłu. Warto to wiedzieć i mieć na uwadze, bo to właśnie świadomość tego ograniczenia do naszej ludzkiej formy rodzi współczucie, pokorę i otwartość. Zastanów się, na czym najczęściej się skupiasz i co ignorujesz, jak wygląda pełen obraz sytuacji, w której uczestniczysz, które z Twoich przekonań są ściśle skrajne i uniemożliwiają ci dostrzeżenie drugiej strony. Dehumanizacja i uprzedmiotowienie Mechanizm mający na celu odebranie człowiekowi jego ludzkich cech i nadanie określonych wartości, aby oddalić go od człowieczeństwa. Jest bardzo blisko spokrewniony z dewaluacją, hejtem i rasizmem. Wystarczy, że przestaniemy patrzeć na człowieka jak na człowieka, a nadamy mu pewnego rodzaju etykietkę, zabierając od niego ludzkie uczucia. Mówiąc o kobietach dupy, a na mężczyzn świnie, sprowadzamy naszą ludzką wrażliwość na pole seksualności czy powierzchownej etykiety. Podobnie ma się to do wyznań, narodowości czy religii. I tak Niemiec jest uważany za nazistowskiego wroga, a muzułmanin za żądnego krwi islamistę. To bardzo agresywny mechanizm, uprzedmiotawiający ludzi, czyniący z nich narzędzia i obiekty. Obserwuj tę tendencję w sobie i innych. Zastanów się, jaką pełni rolę i funkcję. Regresja, powracanie do zachowań i reakcji wyuczonych w przeszłości, najczęściej w okresie dziecięcym. Mając styczność z poczuciem bezsilności, wstydem czy lękiem przed odrzuceniem, wchodzimy w zachowania, które kiedyś w przypadku uległości wobec osób starszych, rodziców, opiekunów, autorytetów, nauczycieli, pomagały nam zyskać ich uwagę, wsparcie czy aprobatę. W przypadku głębokiego stresu możliwe jest przypomnienie sobie doświadczeń z dzieciństwa, o których już dawno zapomnieliśmy. Jest możliwe w trakcie sesji hipnozy, pracy z linią czasu dzięki NLP czy stosowaniu innych sesji regresingowych. Występuje w związkach partnerskich, np. gdy mężczyzna wpada w bezsilność, może przytulać się do kobiety jak do swojej matki, uzyskując poczucie bezpieczeństwa, a kobieta opuszcza głowę, wchodząc w rolę małej dziewczynki z powodu poczucia gorszości i wstydu. Wymaga przepracowania głębokich uczuć czy doświadczeń związanych z wewnętrznym dzieckiem. Praca oparta jest o przeramowanie sytuacji z pozycji dorosłego człowieka, przywracanie wypartych wspomnień. Autoanalizę doświadczeń i samoakceptację uczuć im towarzyszących. Warto jest przyjrzeć się sytuacjom, gdy w towarzystwie osób starszych wchodzimy w rolę dziecka i z jakich przekonań to wynika, oraz zwrócić uwagę, gdy robią to inni ludzie, a my na to przyzwalamy ze względu na poczucie kontroli czy inne przekonania, np. o wyższości. Głębsze znaczenie duchowe bycia dzieckiem określa się przez wartości takie jak niewinność, radość, bezwarunkowa miłość lub spontaniczność. Warto jest znać to rozróżnienie pomiędzy regresją jako zjawiskiem lub mechanizmem a wewnętrznym dzieckiem, jako częścią naszej osobowości. W trudnych sytuacjach czasem potrzebujemy wsparcia czy opieki. Doznajemy strachu, paraliżu, przygnębienia, uczucia małości, bycia nic nieznaczącym i gorszości. Czujemy się odrzuceni, czy brakuje nam miłości. W takich chwilach pomocna może być psychoterapia, wsparcie bliskiej osoby czy medytacja, mająca na celu załagodzenie lęku, przewrażliwienia i pogłębienie kontaktu z byciem oraz danie sobie bezwarunkowej miłości. Introjekcja Kierowanie wobec samego siebie uczuć i emocji, które pierwotnie powstały ukierunkowane na innych. Przykładowo, odczuwaną wobec drugiej osoby złość tłumimy ze względu na to, że chcemy być dla niej mili. Następnie wyładowujemy tę złość na samych siebie, twierdząc, że jesteśmy beznadziejni, nic nie warci i tym podobne. Introjekcja często wynika z głębokiego przywiązania do ludzi, uzależnienia się od nich, niskiego poczucia wartości oraz idealizacji. Chcąc widzieć partnera, partnerkę rodzica, przyjaciela, klienta, pracodawcę idealnymi, nie mówimy otwarcie co czujemy ze względu na przekonania czy zależności kulturowe. Introjekcja staje się niebezpieczna. Powoduje nieszczerość, rozczarowanie, podatność na fałsz czy pasywną agresję i manipulację. Staje się toksyczna, gdy nie wypracujemy sobie własnych poglądów czy przekonań i przyjmujemy zewnętrzne punkty widzenia bez syntezy i własnej analizy, co doprowadza do niepełnego rozwinięcia się własnej osobowości. Zastanów się, które uczucia i emocje powstałe wobec innych ludzi kierujesz na samego siebie? Co cię blokuje przed powiedzeniem innym tego, co czujesz naprawdę? Zniekształcenie. Zniekształcenie rzeczywistości poprzez zmianę kontekstu wypowiedzi czy skupieniu na tych aspektach, które chcemy wyolbrzymić, zakrywając tym samym pełen obraz tego, co się dzieje. Walter Isaacson w biografii Steve'a Jobsa opisywał częste wykorzystywanie mechanizmu zniekształcenia przez geniusza w celu wpływania na ludzi, by starali się lepiej wykonywać swoją pracę. Jego nadzwyczajna umiejętność przemawiania została określona jako pole zniekształcenia rzeczywistości. Mechanizm ten jest równie często używany w formie sałaty słownej czy projekcji. Altruizm. Pomaganie innym ludziom w służbie czynienia dobra. Chęć współdziałania składa się na szeroki aspekt człowieczeństwa. Lubimy pomagać innym i jesteśmy skłonni do poświęceń, gdyż sprawia nam to przyjemność. Niektórzy ludzie są naturalnie hojni, bezinteresowni, pomocni i tak jest już ich charakter. Altruizm prowadzi do współpracy i odwzajemniania. Skrajności prowadzi do samopoświęcania się i odsunięcia własnych potrzeb i granic na bok. Bardzo częstym zjawiskiem, szczególnie w duchowości, jest poświęcanie się w imię altruizmu poprzez wyparcie się jego i własnych potrzeb. Czasem bywa nieodzajemniony, a nawet wykorzystywany przez innych. W konsekwencji prowadzi to do powstania cienia i kumulowania się w człowieku złości i frustracji ze względu na zaniedbanie siebie i niezaspokojone pragnienia. Asceza i celibat Dobrowolne wyrzeczenie się niektórych dóbr, np. materialnych, przyjemności cielesnych, seksu, prowadzenie głodówek, odrzucenie hedonizmu, stosowane najczęściej w celu zachowania energii i przekierowania jej na wyższe cele. Jeden z dojrzalszych mechanizmów funkcjonowania ego, pozwalający opóźnić natychmiastową gratyfikację, zwiększając w ten sposób poziom samokontroli. Celibat jest dość trudny w utrzymaniu i często prowadzi do zwiększania częstotliwości fantazji seksualnych czy poczucia winy podczas masturbacji. Asceza w dojrzałej, zrównoważonej formie prowadzi do minimalizmu, będącego przyjęciem poglądu, w którym uznajemy za wartość tylko tego, czego w istocie naprawdę potrzebujemy, wyzbywając się nadmiaru posiadanych przedmiotów. Agresja. Przez niektórych uważana za podstawowy mechanizm tożsamy z popełnieniem seksualnym i wolą, by żyć. Służy rozładowaniu napięcia poprzez aktywne działanie w stronę na zewnątrz, np. zadanie komuś bólu, wyrządzenie krzywdy, dominowanie konkurencji, Rywalizowanie, wywieranie wpływu na innych, nieugodowość, krytykowanie lub do wewnątrz, np. negatywny dialog wewnętrzny, nadmierna samokrytyka, okaleczanie ciała, powstrzymywanie siebie przed działaniem, poniżanie siebie. Często utożsamiana z męskością i pewnością siebie. Zdarza się, że występuje w towarzystwie frustracji, lęku i niepewności, jako przyczyna niezaspokojonych potrzeb lub ubrona przed atakiem i potencjalnym zagrożeniem. Zapanowanie nad nią jest bardzo przydatne w społeczeństwie i może się wyrazić jako poczucie siły, niezależności czy zachowania asertywne, które służy stawianiu granic i dbaniu o swoje potrzeby. W przeciwnym razie może się uzewnętrzniać w formie pasywnej, unikającej bezpośredniej konfrontacji z konfliktem z innymi ludźmi, nasilając wycofanie i neurotyczność. Jest szczególnie ważne przyjrzenie się jej, by uniknąć sytuacji bycia wykorzystywanym przez ludzi. Znacznie dominujących. Osoby szczególnie miłe, wrażliwe i ugodowe powinny zintegrować ją, by nie wytworzyć w sobie cienia bierności i nauczyć się stawiać granice w sytuacjach, gdy ktoś je atakuje, manipuluje, używa do swoich celów. Przyjrzyj się momentom, gdy odczuwasz złość, gniew, frustrację, nienawiść, masz ochotę coś zniszczyć, zmienić, może kogoś zranić. Zobacz, z czego to wynika, jakie Twoje potrzeby nie są zaspokojone, i zastanów się, jak mógłbyś to zmienić. Pragnienie jedna z podstawowych jednostek budujących motywację człowieka oraz fundament samostanowienia, wolności i indywidualności, jest związane z naszymi potrzebami, w tym przetrwaniem i duchową realizacją. Pragnienia objawiają się w formie fantazji, uczuć, myśli oraz emocji, wyrażając przy tym wolę ku działaniu, ekspresji siebie, zmiany, dążenia ku przyjemności, pozytywnych uczuć, inspiracji. Wytyczają kierunek oraz sens prowadzonych działań i uzyskiwanych osiągnięć. Znaczna ich część stanowi wpływ kultury, kreującej obraz szczęścia i sukcesu. Inne znów pochodzą z niezaspokojonych potrzeb naszego dzieciństwa. Cieniem pragnień jest to, że głód dotyczący ich zaspokajania nie kończy się nigdy. Gdy zaspokoimy jeden ich poziom, zaraz pojawiają się kolejne, bardziej złożone i intensywne. Przechodzą od tych fizycznych związanych z przetrwaniem do tych duchowych. Realizując potrzeby bycia. Jeśli ograniczą się tylko do potrzeb posiadania, stają się źródłem ciągłego poszukiwania materialnych przyjemności, fizycznego komfortu, prowadząc do przywiązania oraz niekończącego się przymusu osiągania. Jeśli ktoś dostrzeże, że osiągnięcia materialne nie dają satysfakcji i prowadzą tym samym do frustracji, może zapragnąć realizacji duchowej. Warunkiem jest tutaj najpierw zaspokojenie materialne, a następnie dostrzeżenie i zaakceptowanie potrzeb bycia. Wtedy intuicja wzywa do obcowania z teraźniejszością na bardziej holistycznym wymiarze. Zacznij przyglądać się swym pragnieniom i spisuj je w dzienniku. Sprawdź, które z nich są naprawdę Twoje, a które zasugerowała ci kultura i otoczenie, na temat szczęścia i satysfakcji. Przy każdym pragnieniu zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: Czy naprawdę tego potrzebuję? By czuć się kompletny i spełniony? Jak mogę to osiągnąć? Co mi to da? Dlaczego tego potrzebuję? Manipulacja, gra i teatralizacja. Poprzez teatralizację to jest wchodzenie w określone role np. pracownik, pracodawca, uczeń, nauczyciel, matka, syn, policjant, obywatel, twórca, widz, bohater, wybawca, kochanek, kochanka itd., stwarzamy warunki społeczne, w których możemy realizować potrzeby związane ze strukturą formalną. To umowne spełnianie oczekiwań, wskutek czego powstają tzw. społeczne gry i akceptowane wzorce zachowań. Umysł poprzez manipulację i grę wpływa na swoje otoczenie, aby zaspokoić potrzeby. W dzieciństwie uczymy się wymuszać coś poprzez płacz, aby wpłynąć na matkę i utrzymywać stale jej uwagę. Następnie w szkole, poprzez szereg mechanizmów wartościowania, uczymy się tworzyć określone grupy i utrzymywać ramy poprzez prostą strategię oceniania, lepszy, gorszy. Strach przed odrzuceniem sprawia, że pojedyncze osoby łatwo ulegają ich zasadom, aby się dopasować. Robert Cialdini, w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi, wymienił kilka form manipulacji, np. społeczny dowód słuszności, zasadę lubienia i sympatii, wzajemności, zaangażowania i konsekwencji, wpływ autorytetu, niedostępności. To tworzy dynamikę wzajemnego przyciągania i odpychania. W ten sposób wszyscy wpływamy na siebie. Umysł potrafi manipulować kontekstem wypowiedzi, np. jeżeli chodzi o interpretację prawa lub publiczne obwieszczenia polityków w celu uzyskania określonych korzyści, najczęściej poparcia i władzy. To samo tyczy się teorii duchowych czy psychologicznych. Można spojrzeć na manipulację z wielu punktów widzenia, np. forma marketingu i przedstawienia idei ludziom, aby odmienić ich życie na lepsze, przedstawienie korzyści czegoś, dawanie bez oczekiwań. Formy te nie są powszechnie uznawane za manipulacje w sensie pejoratywnej negatywności, choć mimo wszystko są formami wywierania wpływu. W wyniku obserwacji, eksperymentów, badań naukowych i doświadczeń wynaleźliśmy technologię, która umożliwia nam kształtowanie środowiska pod własne potrzeby. Jest nią zarówno wiedza, informacja, nauka, jak i przedmioty codziennego użytku, w tym maszyny i urządzenia. Znasz to doskonale. Internet, telefony komórkowe, komputery, rozszerzona wirtualna rzeczywistość, itd. Wpływ na otoczenie ma na celu uczynić nasze życie prostszym poprzez przedłużenie naszego umysłu i rozwój zdolności poznawczych. Eric Bernet opisał metody naszej manipulacji w formie gier w swojej książce: W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, którą polecam. Wiele w kontekście manipulacji zmieniły media społecznościowe. Powszechne jest dla nas dzielenie treści odpowiadającym określonym wizerunkom, mające wnieść wartość czy wpływ w społeczeństwie. Ma to na celu uczynić nasze życie prostszym. Zamiast szukać czegoś tygodniami i miesiącami, zagłębiając się w szczegóły każdej z dostępnych informacji, możesz znaleźć to, czego potrzebujesz w przeciągu 5 minut. Ma to jednak swój cień w postaci skrócenia czasu utrzymywanej przez nas koncentracji. A tym samym spłyceniu zdolności rozumienia i zamknięciu w powstałych bańkach informacyjnych. Zgodnie z aktualnym duchem czasu ludzie uczą się postulować typowo progresywno-pozytywne postawy, tym samym tłumiąc swe negatywne uczucia smutku, depresji, złości. Wartości takie jak atrakcyjność, sukces, hojność, dobro, miłość, siła, wpływ, działanie, postęp są wyżej cenione niż autentyczne przyznanie się do tego, że ktoś cierpi z powodu niskiego poczucia wartości, słabości czy lęku, często wynikających z obserwacji wyidealizowanego obrazu piękna, uczucia niesprawiedliwości, odrzucenia czy samotności. Nie możemy temu zaprzeczyć. Internet i media społecznościowe stały się naszą codziennością, z której musimy uczyć się korzystać w sposób świadomy. Możemy zaobserwować odwrotną dynamikę w telewizji, gdzie jest większy nacisk na kontrowersje, przemoc czy propagowanie strachu wśród ludzi. Zarówno pozytywność, jak i negatywność tworzą dwa bieguny, które utrzymują równowagę poprzez polaryzację sił. Potrzebujemy nauczyć się patrzeć na nasze słabości i niedoskonałości ze współczuciem i zamiast się ich wypierać, dążyć do autentyczności, wyciągając z nich wartość poprzez wnikliwą samoobserwację i refleksję. Kontrola ego poprzez identyfikację z wiedzą na dany temat, władzą, zasadami, regułami, przekonaniami i celami. Tworzy sieć umożliwiającą kontrolę określonego odcinka rzeczywistości. To taka nakładka obrazu siebie na to, co dzieje się wokół ciebie, co uważasz, że możesz zmieniać i na co masz wpływ, stanowiąca formę manipulacji. Poczucie to objawia się nam jako charakterystyczne napięcie, często występujące w okolicy ramion, czoła, serca i splotu słonecznego. Trudno jest opisać zjawisko kontroli i samej woli przy użyciu kilku testów czy sformułowań. Więc, proszę, potraktuj ten podpunkt bardziej jako zaproszenie do kontemplacji niż jedyne istniejące źródło wiedzy w tym temacie. Intelektualnie jesteśmy w stanie wyróżnić naprawdę wiele form kontroli. Warto zwrócić uwagę, że jej wartość często budzi w nas dwa skrajne uczucia: sens porządku i bezpieczeństwa oraz poczucie blokady i stagnacji. Z punktu widzenia absolutnej jaźni istnieje wyższy, niepodzielny sens porządku jedności. W którym wszystko jest w idealnym ładzie, nie odrzucając zjawiska indywidualnej sprawczości, a raczej włączając ją, traktując jako część całości. W dzieciństwie uczymy się kontrolować nasze zachowania w wyniku wychowywania przez rodziców oraz socjalizacji w szkole. Uczymy się tego, co w społeczeństwie jest akceptowalne, a co nie. Wykształcamy w sobie sposób myślenia oparty na przekonaniu o osobistej niezależności. Czy wolności od warunków zewnętrznych, co teoretycznie ma kształtować siłę naszego charakteru, jest uznawane za atrakcyjne? Wchodząc w okres dorosłości, wiążemy poczucie kontroli z nabytymi umiejętnościami, kompetencjami, pieniędzmi, celami zawodowymi, sensem życia i wizją przyszłości. Z punktu widzenia zdrowia psychologicznego człowieka możemy powiedzieć, że istnieją stopnie samokontroli, od tej zdrowej do tej niezdrowej. Neurotyczna, nadmierna samokontrola prowadzi do całkowitego zablokowania naturalnych sił człowieka. Jej przyczyną może być lęk, strach, że jest się niewystarczająco dobrym, perfekcjonizm, nadmierne dążenie do doskonałości, zbyt duża, nierealistyczna ambicja, by stać się kimś lepszym, które w skrajnych przypadkach mogą nasilać tendencje obsesyjno-kompulsywne. Przez stawiane warunki rodziców, szkoły, religii i kultury wykształcamy w sobie negatywne przekonanie o kontroli będące odbiciem cienia ego i projekcją lęku przed byciem kontrolowanym przez autorytet zewnętrzny. W korporacjach i dużych uprzemysłowionych firmach stosowane są różne sposoby kontroli i motywacji pracowników do tego, aby podnosić ich skuteczność i wydajność, niekiedy kosztem ich zdrowia i wewnętrznego szczęścia. Istnieją też firmy społecznie świadome potrzeb bycia, starające się włączyć pluralizm do systemu ich wartości. Zwykle są to duże przedsiębiorstwa o sporych budżetach, które łączą różne wartości w środowiskach wielokulturowych. Człowiek, który jest kontrolowany i obserwowany na każdym kroku, przestaje się rozwijać w sposób naturalny, a zamiast tego zaczyna budować w sobie nieufność i niepewność w stosunku do tego, kim jest. To również tyczy się konserwatywnych rodzin, związków, przyjaźni religii, sekt, biurokratycznych i totalitarnych rządów różnych krajów. W drugą stronę, totalnie odpuszczając kontrolę czy odpowiedzialność, stajemy się zdominowani przez nasze kompulsywne tendencje, nadmiar uczuć czy huśtawki emocji. Brak dyscypliny prowadzi do lenistwa i braku celowej produktywności, które są niezbędne w tworzeniu ekonomicznie zrównoważonego społeczeństwa. Nawet jeżeli podejmiesz decyzję, aby wieść życie całkowicie poświęcone duchowości, czy zbudować swoją własną wioskę, to i tak będziesz musiał podjąć się wysiłku, aby zaspokajać swoje potrzeby a w tej chwili niemalże niemożliwe jest, by całkowicie odciąć się od cywilizacji. Poprzez samoobserwację kontrola zmienia się w uważność, umożliwiającą nam swobodne dostosowywanie swojego własnego rytmu i energii do tego, jakie wymogi stawia przed nami chwila obecna. To pozwala nam akceptować rzeczy, na które nie mamy wpływu i zmieniać te, na które wpływ mamy. Świadoma obecność przywraca naturalną, niewinną spontaniczność oraz swobodną inteligencję bycia tu i teraz. Pozwala na przewodzenie, służenie ludziom, inspirowanie oraz kierowanie. Ignorancja, niewiedza z sanskrytu avidia, z języka pali avia, według buddyzmu jest źródłem cierpienia. W hinduizmie oznacza zagubienie atmana w iluzji mai. Nie chodzi o brak wiedzy w sensie intelektualnej niedoskonałości, lecz niezrealizowanie stanu siuniata, pustki, niesubstancjonalności. Czyli braku wglądu w iluzoryczność doświadczanych zjawisk i własnego ja. Kulturowo nauczyliśmy się rozumieć ignorancję jako rodzaj niezrozumienia, nieznajomości i niekompetencji. Tłumaczona z pola duchowego jest tym samym co poczucie oddzielenia od jedności świadomości. Z psychologicznego punktu widzenia nie jest to mechanizm obronny, choć może stanowić podwaliny pod zrozumienie zjawiska oporu. Pomyślałem, że warto znać znaczenie tego pojęcia, gdyż występuje często w różnych tekstach duchowych i można je różnie interpretować. Z hinduizmu zrozumienie ignorancji jako identyfikacji z własnym myśleniem umożliwia w sposób uproszczony pojąć to, jak działa dualistyczna natura naszego umysłu. Hejt i rasizm. Umysł identyfikuje się z przekonaniami, wyznaniem, religią, narodowością, tradycją, kultem. Tworząc sens granic dla poczucia bezpieczeństwa, gdy ego uzna inny system wartości za wrogi, może zacząć go atakować w ramach mechanizmu obronnego. Dużo bezpieczniejsze wydaje się nam to, co już wiemy i znamy, dlatego tkwiąc w osobistej bańce informacyjnej, chcemy odciąć się od wpływów zewnętrznych, aby unikać naruszalności naszych systemów przekonań. Umysł nie lubi zmian, dlatego z nieufnością podchodzi do tego, co jest dla niego obce. Problem polega na braku dialogu po obydwu stronach, który zamiast prowadzić do współpracy i rozwoju, sprawia, że któraś ze stron cierpi, by druga mogła poczuć, że wygrywa. Często prowadzi do konfliktów, gniewu, złości, agresji czy przemocy. To buduje niechęć wobec jakichkolwiek postaw związanych z autorytetem. Nie chcemy stać pod nikim, czując się gorsi. Aby uniknąć poczucia niekompetencji lub dać wyraz nieufności, ego dewaluuje to, co nie mieści się w jego ramach. Uważam, że aktualnie ludzie są dość przewrażliwieni na punkcie krytyki. Jak nigdy dotąd poszukujemy akceptacji czy potwierdzenia własnej wartości przez media społecznościowe. Sądzimy, że niektóre tematy nas nie dotyczą, że jesteśmy od tego czy tamtego lepsi, stoimy ponad tym, co się dzieje. To złudne poczucie wpływa na zachwianie równowagi w realności wyobrażeń, jakie utrzymujemy. Skupiamy się na doskonaleniu obrazu siebie, zamiast realnego utrzymywania wewnętrznej dojrzałości. Takie działania doprowadzają do konfliktów na tle przekonań i poczucia wartości, sprawiając, że zużywamy naszą energię na wyimaginowane konflikty. Otwartość na inne systemy przekonań pozwala na uczenie się z różnych perspektyw i niemalże nieograniczone bogactwo kulturowe, czerpaniu wiedzy i mądrości. To uczy ego, intelektualnej pokory oraz kwestionowania własnych systemów przekonań. Żadne z przekonań nigdy nie będzie kompletne, bo stanowi tylko fragment mapy, a nie całe terytorium. Dlatego umysł potrzebuje stale poszerzać swoją strefę komfortu, ucząc się nowych rzeczy, by ze współczuciem, akceptacją, ciekawością i otwartością przyjmować to, co jawi mu się jako nieznane. Poszukiwanie mocy, władzy, wartości, wpływu i znaczenia. Potrzeba bezpieczeństwa realizuje się jako kontrola siebie lub sytuacji zewnętrznych. To umiejętność manipulacji rzeczywistością aby być w stanie zaspokoić swoje potrzeby i zapewnić sobie kontynuację bytu. Ludzie poszukują porządku i znaczenia, też daje nam ono poczucie spokoju. Potrzeba czucia się ważnym i istotnym oraz wpływu na świat zewnętrzny tworzą połączenie, w którym ego staje się narzędziem do ustanawiania znaczenia, wartości i kierunku zmiany. Tak powstają religie, sekty, organizacje, rodziny, imperia, biznesy, nowe startupy czy ruchy wyznaniowe. Jeżeli ktoś ma naturalne cechy przywódcze, jest otwarty na słuchanie potrzeb ludzi, doskonale radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, panując nad swoimi emocjami, potrafi szybko zarządzać zasobami, to naturalnie stanie się przewodnikiem dla tych, którzy chcą być kierowani. Potrzebujemy wiedzieć, co zrobić w określonej sytuacji, gdyż pozwala nam to mieć pewność i poczucie bezpieczeństwa. Dlatego nasz umysł ma zdolność do identyfikacji z grupą osób. Tak jest po prostu łatwiej żyć. Można realizować tę potrzebę poprzez poszerzanie zakresu kompetencji, zdobywanie nowych umiejętności i ustanawianie swojego własnego autorytetu w danej dziedzinie, co dodatkowo wzmacnia poczucie własnej wartości. Bycie ważnym i potrzebnym dla innych ludzi odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu się naszego człowieczeństwa. Istnieją mniej zdrowe przejawy tej tendencji, np. w postaci dyktatury, monopolu, makiawelizmu, apodyktyczności odzwierciedlające skrajnie patriarchalne wartości. Równoważymy je poprzez dodanie kompetencji miękkich i kobiecego stylu zarządzania, które katalizują chłodne cechy męskich sposobów działania. W ten sposób współczucie i troska umożliwiają współpracę, wpływ pozwala służyć, a pragnienie mocy i wartości czucie kompetentnym i przydatnym dla innych. Arogancja. Uznawanie swojego zdania za dużo ważniejsze od innych punktów widzenia. Kulturowo często przypisuje się aroganckim osobom, że mają bardzo duże ego. Co objawia się nierealistycznie zbyt wysokim poczuciem ważności w stosunku do innych osób. W rzeczywistości często jest odwrotnie. Osoby takie używają siły, aby przeforsować własne zdanie ze względu na to, że czują się niepewnie. Być może ktoś je kiedyś wcześniej zdominował, wywołując poczucie mniejszości, ucząc, że aby zostać wysłuchanym, trzeba górować nad innymi. Nie jest określana w kategorii mechanizmu obronnego, ale pomyślałem, że warto jest rzucić na nią okiem. Cycha towarzysząca intelektowi oraz postawie męskiej. Czasem trudno jest odróżnić arogancję od pewności siebie. Warto jest zauważyć, że w komunikacji poza samą treścią komunikatu ważny jest również sposób jego przekazu. Inaczej ludzie mogą odebrać nas w zupełnie inny sposób, niż sugerowałyby to nasze intencje. Ciągła arogancja przejawia agresywny styl zachowania. Ludzie z czasem wyrabiają sobie negatywną opinię o osobach aroganckich i czują do nich niechęć. Ponieważ brakuje im empatii i poczucia, że druga osoba jest równie ważna, a jej punkt widzenia zostanie wzięty pod uwagę. Dlatego dużo praktycznie jest postawić na elastyczność, łącząc asertywność wraz z wrażliwością, to daje pewność siebie, która jest dużo bardziej zbalansowana i zrównoważona niż sama arogancja związana z siłą i chęcią dominacji. Sarkazm i cynizm to forma agresji, pogardy, niechęci do ludzi lub świata. Objawiająca się postawą lekceważącą wobec zachowań, norm, wierzeń. Dawniej cynizm stanowił filozoficzną postawę wyrzeczenia się materializmu na rzecz duchowości, taki rodzaj dzisiejszego minimalizmu. Współcześnie za cynika uważamy osobę, która podważa wartość ludzkiego dobra, bezinteresowności, życzliwości i altruizmu, uważając, że ludzie kierują się egoistycznymi motywacjami. Taka osoba była zwykle uczona takiej postawy w dzieciństwie lub sama się jej nauczyła przez to, że była źle traktowana przez swoje otoczenie. Kultura materialistyczna wzmacnia to podejście poprzez konkurencyjność, kultywowanie narcyzmu i odcinanie się od wrażliwości w pogoni za statusem społecznym. Cynik krytykuje złośliwie, zniechęca ludzi do działania i pozytywnego realizowania celów. Brakuje mu wiary i nadziei. Jego ból wyraża się często poprzez sarkazm, będący rodzajem złośliwości, kpiny, docinki. Negatywne wyolbrzymienie sprzeczności pomiędzy wyższymi wartościami a realnymi zachowaniami i ironię, zamierzoną niezgodność, manipulatywny humor połączony z racjonalizacją. Postawy te noszą ślady odrzucenia, zimna, pesymistycznego nihilizmu, braku empatii, niechęci, bólu, zazdrości, niespełnionych ambicji i niezadowolenia. Osoba zraniona, posługująca się cynizmem lub sarkazmem jako mechanizmem radzenia sobie z rzeczywistością. Stoi w pozycji obronnej, w której atakuje, aby sama nie zostać zaatakowaną. W ten sposób wyzbywa się lęku, bólu, odrzucenia i broni swojej samooceny. Aby przerwać nawyk złośliwości, trzeba wpierw zlokalizować źródło stłumionego gniewu, lęku, nienawiści i odrzucenia, a następnie dać sobie przestrzeń na wyrażenie owych uczuć i ich akceptację. Nie da się uleczyć tej traumy poprzez pozytywne myślenie na siłę. Wpierw trzeba uznać prawdę na temat istnienia cierpienia. W przeciwnym razie będziemy tylko maskować ból. Następnie potrzebny jest trening empatii, współczucia do siebie i do innych, by otworzyć się na zaufanie i miłość, w czym pomocne jest przebywanie w otoczeniu ludzi dobrych i życzliwych. Sceptycyzm. Od momentu rozwoju przemysłu, technologii i rewolucji naukowej utwierdziliśmy się w paradygmacie redukcjonistycznego myślenia, według którego wszystko jesteśmy w stanie udowodnić naukowo. Poprzez rozbicie jakiegoś zjawiska na najmniejsze części i wyjaśnienie go. Tak powstał znany nam dzisiaj sceptycyzm naukowy, którego cechą charakterystyczną jest to, że nauczyliśmy się kwestionować badania, przekonania czy hipotezy, które nie spełniają kryteriów metod naukowych. Nie jest uznawany za mechanizm obronny, lecz jeśli przyjrzeć się mu z bliska, można dostrzec jego ograniczający wpływ wobec zgłębiania nowej wiedzy. Odrzucamy to, czego nie znamy. I czujemy niechęć oraz opór w zderzeniu z czymś nowym. Ma to nas uchronić przed przytłoczeniem zmysłowym i zbyt dużą zmianą, na którą nie jesteśmy gotowi. W duchowości często jest potępiany mianem podejścia z poziomu umysłu, co oznacza ograniczone postrzeganie czegoś przez pryzmat intelektu i oceny przez ego. Natomiast pierwotnie sceptycyzm wywodzi się z ruchu filozoficznego zwanego pyronizmem, zapoczątkowanego przez Pyrona z Elidy. Esencją tego nurtu jest podejście, aby nie wydawać sądów na temat rzeczywistości, gdyż w ten sposób niemożliwe jest pełne zrozumienie zjawisk i uzyskanie wiedzy, która da nam szczęście. Wychodzi więc na to, że wczesne jego odłamy były bliżej poznania czystej świadomości i bycia, niż jawi się nam dzisiaj. Najbardziej szkodliwe jest wtedy, gdy służy samoobronie swoich przekonań w połączeniu z atakiem na kogoś innego, zamieniając się w sarkazm. Wtedy pomocne jest skierowanie swojego sceptycyzmu na swój własny sceptycyzm. I zakwestionowanie źródła pochodzenia swoich wątpliwości. W zasadzie to nie musimy się go pozbywać, wystarczy, że będziemy świadomi tego, jakie są nasze motywacje, sprawdzając, czy czasem nie zamykamy się w swojej intelektualnej bańce. Poszukiwanie komfortu i bezpieczeństwa zależność od technologii. Pragnienie innowacji i rozwoju technologicznego, mającego na celu ułatwić nam życie, stanowi jedną z nadrzędnych wartości, wyznaczających kierunek naszej egzystencji. Ma to jednak swój cień, gdyż przywiązanie do wygody i komfortu sprawia, że stajemy się materialistycznie zachłanni, dążąc do pozyskiwania nowych technologii, pieniędzy i wszystkiego tego, co może dać nam poczucie bezpieczeństwa. To, co miało przyspieszyć postęp, poprawiając nasz komfort i udoskonalać naszą sprawczość, zaczęło nas uzależniać. To forma hedonizmu, wiążąca szczęście z samą przyjemnością zmysłową i pragnieniem władzy. Nie ma w tym nic złego, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia, że każdy z nas chce mieć zaspokojone określone potrzeby, i gdy te zostaną już nasycone, tracimy nimi zainteresowanie i uświadamiamy sobie ich wyższy poziom porządku, jak w przypadku piramidy potrzeb Maslowa. Na przykład tworzymy i rozwijamy biznes, pomagamy innym ludziom się rozwijać i uczyć. Gdy zostanie osiągnięty określony poziom rozwoju, zaczynamy troszczyć się o nasze otoczenie, stajemy się bardziej filantropijni, bezwarunkowo pomocni. Dzielimy się dobrami, które sami wyprodukowaliśmy. Ta tendencja, tak jak wszystko w naszym życiu, zależy ściśle od kontekstu, w jakiej chcemy ją rozpatrywać. Powtórzę, że sam komfort i różnego typu współczesne ułatwienia nie są złe. Pytanie tylko, w jakim stopniu jesteśmy od nich zależni i kto oraz do jakich celów je wykorzystuje. Osobiście uważam, że ze względu na ogólnoświatowe nierówności na tle ekonomicznym oraz ludzką skłonność do rywalizacji, nie wyzbędziemy się tej skłonności tak długo, dopóki potrzeby wszystkich ludzi nie zostaną zaspokojone na poziomie ich materialnego komfortu i bezpieczeństwa. Stosując podejście uznające sam rozwój materialny jako przyczynę naszych dzisiejszych problemów, tworzymy kolejny cień, wypierając się naszych potrzeb fizycznych. Potrzebujemy zintegrować tę tendencję w bardziej holistyczny sposób, uznając jej znaczenie, ale nie lekceważąc jej wpływu na nas oraz otoczenie. Rozważania tych zagadnień powodują wyłonienie się nowych potrzeb nastawionych na bycie, a nie tylko posiadanie, co poruszam dodatkowo w rozdziale poświęconemu minimalizmowi. Atrybucja odpowiedzialności. Przypisywanie przyczyn za to, co się dzieje, sobie, innym ludziom lub zjawiskom będącym poza naszym wpływem, Bogu, sile wyższej i tym podobne. Atrybucja odpowiedzialności w rękach ego będzie używana w zależności od punktu widzenia i posiadanych przekonań. W tym poczucia ważności i sprawczości osoby. Ktoś, kto ma niskie poczucie własnej wartości, np. osobowość ofiary, osobowość zależna, będzie przypisywał zasługi i sukcesy innym lub sile wyższej, umniejszając własną moc sprawczą, odbierając sobie wartość posiadanych umiejętności. Natomiast osoba o zawyżonym poczuciu własnej wartości może przypisywać sobie sukcesy, cechy i umiejętności, które kompletnie jej nie dotyczą, bardzo często przywłaszczając sobie cudze zdolności. Osoba o zrównoważonym poczuciu własnej wartości będzie starała się ocenić, za co jest odpowiedzialna ona sama, za co inni ludzie, a co dzieje się poza jej wpływem. Atrybucja jest ściśle związana z naszą percepcją oraz sądem. Pozostaje w ścisłej zależności w dualizmie obserwatora i obserwacji oraz podlega iluzjom błędów poznawczych umysłu. Zastanów się, za co bierzesz odpowiedzialność ty, za co sądzisz, że inni ludzie są odpowiedzialni. A czemu odpowiedzialność przepisujesz wyższej sile, rzeczywistości, Bogu i tym podobnym? Eskapizm i wycofanie. W trudnych sytuacjach wycofujemy się w miejsce, gdzie czujemy się dobrze, bezpiecznie i komfortowo, w celu uchronienia się od stresu, napięcia czy bólu. Gdy chcemy zmienić kierunek naszego życia, czy zastanowić się nad tym, co będzie dalej, możemy tymczasowo wyjść z własnej roli, udając się tam, gdzie czujemy się bezpiecznie, aby poprzez autorefleksję Ocenić swoją życiową sytuację. Problem z eskapizmem pojawia się, gdy zaczynamy zaniedbywać własne obowiązki lub potrzeby, odlatujemy w przesadne fantazjowanie lub różnego typu uzależnienia czy rytuały. Może być to również wynikiem przytłoczenia, zmęczenia, zniechęcenia, poczucia niedopasowania, zranienia czy odrzucenia przez innych. Eskapizm często uzewnętrznia się w formie sztuki lub zaangażowania w subiektywny świat wyobraźni i duchowości. Założenie jest mniej więcej takie. Jeżeli życie sprawia mi taką trudność, to po co się w nie angażować? Czy nie lepiej jest stworzyć swój własny świat, w którym będzie mi dobrze i komfortowo, w którym będę czuł się akceptowany i rozumiany? Tam przecież mogę dowoli odgrywać swoje ulubione scenariusze. Podczas wycofania w swój własny świat możemy wyfantazjować lepszą alternatywę dla naszego życia, która nas zainspiruje ku nowemu kierunkowi. Możemy oddać się swojej pasji, czytaniu książek, słuchaniu muzyki w gry komputerowe. To oczywiście dość pozytywne spojrzenie na eskapizm. Sam poobserwuj siebie w sytuacjach wycofania. Czy unikasz wtedy problemów z powodu zniechęcenia? Może odpoczywasz od przytłoczenia, oddając się swojej pasji? Tutaj w grę wchodzi ocena siebie pod kątem tego, co uważasz, że jest dla Ciebie najlepsze. Dystrakcja. Jeden z mechanizmów oparty na unikaniu, polegający na przekierowaniu uwagi z jednego bodźca na inny. W tym wypadku tłumimy rozpoznanie obecności jednego bodźca, skupiając się na drugim. Mechanizm ten służy często poszukiwaniu łatwiej dostępnych zasobów lub wykonywaniu kilku operacji jednocześnie. Występuje też w nagłych sytuacjach, które mocno domagają się naszej uwagi, przykładowo gdy zadzwoni do ciebie telefon podczas rozmowy z przyjacielem lub w trakcie prowadzenia samochodu. Często towarzyszy unikaniu konfrontacji z trudnymi sytuacjami, które wymagają otwartości. I wywołują w nas niechciane uczucia i emocje. Gdy mamy przed sobą trudne wyzwanie, to czynności wymagające mniejszego wysiłku nagle stają się dla nas ciekawsze. Na przykład mycie naczyń, by uniknąć nauki przy książkach, opuszczenie głowy, i sięgnięcie po smartfona, by uniknąć kontaktu wzrokowego z drugą osobą i tym podobne. Mechanizm unikania pozwala nam również na tymczasowe rozładowanie napięcia czy stresu. Dzisiejsze społeczeństwo jest pełne wizualnie przyciągających rozrywek kuszących obietnicą przyjemności, zadowolenia. Warunkujemy się, poszukując natychmiastowej satysfakcji, fiksując swą uwagę na obiektach zewnętrznych, przez co stajemy się mocno zdekoncentrowani. Oglądanie telewizji, reklam, media społecznościowe, wytliwe tytuły i nagłówki, poszukiwanie kontrowersji, gry komputerowe, śmieciowe jedzenie. Wszystko stworzone jest w taki sposób, abyś czuł natychmiastową przyjemność, bez wkładania w to wysiłku, żyjąc w ciągłym rozproszeniu. Mechanizm ten napędza dodatkowo naszą kapryśność. Cechą charakterystyczną dystraktorów jest to, że przyspieszają i spłycają nasze życie. Oczywiście nie jest to jakiś spisek społeczny, lecz kulturowe uwarunkowanie, do którego przywykliśmy, uznając je za normę. Przypomnij sobie sytuację, gdy wyznaczałeś sobie jakiś cel i próbowałeś go zrealizować, jednak ci się to nie udało, ponieważ zamiast skupić się na jednej specyficznej rzeczy, padłeś ofiarą rozpraszaczy. Przypomnij sobie sytuację, gdy robiłeś dwie rzeczy jednocześnie, w wyniku czego żadnej z nich nie zrobiłeś prawidłowo i musiałeś coś potem poprawiać. Skutecznym sposobem na dystrakcję jest zawsze uważność na tu i teraz oraz koncentracja na wykonywaniu jednej czynności naraz w danej chwili. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to trudne i nie każdy będzie widział w tym wartość, ze względu na to, że ciężko jest dzisiaj żyć nie robiąc kilku rzeczy naraz, a korporacyjny nacisk na wydajność i produktywność kultywuje wielozadaniowość jako cechę pozytywną. Dlatego pokuszę się o stwierdzenie, że warto jest poobserwować siebie i dostrzec to, jak wielki wpływ mają na ciebie dystraktory i na ile rządzą twoim życiem. Dodatkowe propozycje rozwiązania problemu dystrakcji poruszam w rozdziale Postawa wojownika. Posiadanie tajemnic i kłamanie Istnieje pewien obszar życia, który zachowujemy tylko dla siebie, ponieważ pełne odkrycie może doprowadzić do oceny Odrzucenia czy konfliktów. Kulturowo boimy się mówić o naszych słabościach czy brakach, gdyż ubawiamy się krytycznej oceny. Często ukrywamy prawdę z samolubnych powodów. Nie przedstawiamy naszych pełnych intencji czy motywacji. Umożliwia nam to potajemne i manipulacyjne zaspokajanie potrzeb. Konstruujemy przy tym obraz siebie, który chcemy widzieć jako dobry, racjonalizujemy nasze szkodliwe zachowania, nazywając je mniej negatywnymi nazwami, zmieniamy ich kontekst czy znaczenie. Mechanizmy te mają na celu zmniejszyć napięcie wynikające z dysonansu poznawczego pomiędzy oceną siebie a faktyczną rzeczywistością. Czasem zdarza nam się skłamać dla dobra innych, nie chcemy ich skrzywdzić czy kłopotać naszymi obawami. Unikamy konfliktów przez niemówienie wszystkiego lub odzwierciedlamy to, co czuje ktoś inny, by się dopasować. Mechanizmy te mają charakter moralny, a ich przypisanie czy określenie zależy od indywidualnych sytuacji. Polecam bardzo dokładnie przyjrzeć się tym sytuacjom czy przekonaniom, które towarzyszą Ci przy ukrywaniu czegoś czy kłamaniu. To naprawdę odkrywsze doświadczenie, pokazujące fundamentalne cechy funkcjonowania kolektywnego ego. Wszystko to, co zostaje ukryte, składa się potem na projekcję cienia. Nie zawsze dostrzegamy to, że okłamując kogoś, wpierw musimy okłamać siebie. Zazdrość i Porównanie. Mechanizmy wynikające z zachodniej kultury porównywania się, sposobu bycia wychowywanym w dzieciństwie oraz tendencji sprawdzania, czy aby na pewno to, co mamy, jest wystarczająco dobre. Gdy widzimy, że ktoś ma lepiej w życiu, czujemy napięcie oraz dyskomfort i niepewność oceny siebie. Rozładowujemy je poprzez sprawdzenie, co druga osoba zrobiła, aby dowiedzieć się, jak to osiągnęła. I dzięki temu czegoś się nauczyć. Lub zaprzeczamy sukcesowi innych, twierdzeniem, że im się poszczęściło, Dewalując ich wartość. Zazdrość często prowadzi do chęci konkurowania, dominacji czy agresji. Bywa określana trucizną, którą wytwarzamy z myślą o innych, jednak sami ją wypijamy. Jest wyzwalana przez lęk i poczucie braku czegoś. Osoby, które zazdroszczą innym sukcesu i starają się to ukryć, często umniejszają ich zasługi, aby poczuć się lepiej. Rozsiewają plotki, zdają się podejrzliwe i nieufne. Podobnie jest w przypadku zazdrości o drugą osobę w związku czy przyjaźni. Jest to iluzoryczne, ponieważ to, że ktoś wykonuje jakieś czynności i kroki ku temu, aby osiągnąć coś więcej, nie musi oznaczać, że my jesteśmy gorsi lub że nam czegoś brakuje. Dlatego zdecydowanie lepiej jest przyznać się do tego uczucia, a nawet je wyrazić, by nie zatruwało naszych motywacji, gdyż świadomość zazdrości uczy nas otwartości na słabość, wrażliwość i niepewność. Dzięki temu uwalniamy się od negatywnych projekcji. Gdy widzimy, że ktoś zaspokaja potrzeby, których my nie potrafimy. Może to stanowić bodziec do refleksji oraz motywację do wprowadzenia zmian. Jeśli tendencja ta występuje jako skutek wewnętrznej ambicji, należy skupić uwagę na rozwoju i urzeczywistnić swoje pragnienia, aby stać się lepszym od siebie. Inaczej będziemy tłumić nasze wewnętrzne motywy i projektować je na innych, widząc ich jako przeszkodę do pokonania. Każdy z nas się rozwija w swoim własnym, indywidualnym tempie. Uwolnienie się od zazdrości rodzi inspirację oraz możliwość uczenia się od ludzi. Którzy są od nas lepsi, według ego i równi z poziomu świadomości obserwującej, rozwijając przy tym pokorę oraz wdzięczność. Sztywność, konserwatyzm i dyscyplina. To forma kontroli, w której zanikają cechy elastyczności i adaptacyjności. Trzymamy się tego, co znane i pewne, gdyż daje nam to poczucie bezpieczeństwa i umożliwia bycie skutecznymi. Bez ściśle określonych ram nie bylibyśmy w stanie realizować długoterminowych planów czy celów. Jednak nie zawsze jest to najbardziej efektywne podejście, gdyż czasem najlepsze okazuje się spontaniczne działanie. Z wiekiem stajemy się coraz bardziej ostrożni, zmniejsza się również nasza zdolność do neuroplastyczności, nauki nowych rzeczy czy spontanicznych aktywności. Nierzadko odbiera nam to zdolność do niewinnego, spontanicznego przeżywania życia, często prowadząc do smutku, apatii czy depresji. Nazmierne przywiązywanie się do reguł, procedur czy biurokracji uniemożliwia zachowanie otwartego umysłu i dostępu do kreatywności. Sztywność odgradza nas od uczuć wyższych, takich jak akceptacja, empatia czy współczucie, sprawiając, że traktujemy wszystko przez pryzmat chłodnej, racjonalnej logiki czy użyteczności. Do zdrowego życia potrzebujemy równowagi pomiędzy zasadami a spontanicznością. Gdy określamy to, co jest dla nas ważne, Pomaga nam to w zdefiniowaniu istotnych kwestii dotyczących kierunku, w którym chcemy iść. Dzięki temu możemy być bardziej efektywnymi w pracy, trzymać się określonych ustaleń przy realizacji jakichś projektów, czy dbać o mieszkanie, dom czy związek. Brak konsekwentności w działaniach może prowadzić do kręcenia się w kółko, czy utworzenia przekonania o nieskuteczności własnych aktywności. Dlatego umiejętne zastosowanie zasad może pomóc nam w konstruowaniu granic umożliwiając zdrowe zaspokajanie potrzeb. Potrzebujemy zrobić miejsce zarówno na spontaniczność w życiu, jak i na konsekwentność. Kapryśność cecha zmienności naszego umysłu, objawiająca się jako chaotyczność myśli i nastrojów, często zmieniających kształt i formę. Dotyczy to obu płci, a nie tylko kobiet, jak to się kulturowo przyjmuje. W buddyzmie jest określenie na niespokojny umysł, małpi umysł, który oznacza wewnętrzny strumień błądzących myśli. Podatność na wahania nastroju, emocje, częsty brak zdecydowania oraz nagłe zmiany własnych decyzji są wynikiem tego, że nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego. Umysł jest selektywny i przedstawia nam najlepsze dla niego atrakcyjne propozycje w chwili obecnej, często zmieniając swój kształt i obiekty zainteresowania. Kapryśność sprawia, że nasza ludzka gra nabiera aromatu przygody, częstych zmian i niepewności co do naszej przyszłości. W ustabilizowaniu nastroju wynikającego z kapryśności pomocna jest medytacja, yoga, forma praktyki koncentracji i uważność własnych stanów emocjonalnych oraz akceptacja. W końcu nie ma nic bardziej pewnego w świecie niż ciągła zmiana. Oczekiwania. Kulturowo nauczyliśmy się, że nie da się żyć bez oczekiwań i uznajemy je jako warunek konieczny do życia w społeczeństwie. Służą one budowaniu sensu kontroli oraz kontynuacji istnienia warunków. Dzięki którym będziemy mogli w przyszłości realizować i zaspokoić nasze potrzeby. Ego projektuje rzeczywistość w oparciu o własne założenia i przypuszczenia, oczekując, że będzie ona zgodna z jego światopoglądem. To często doprowadza do frustracji, ponieważ rzeczywistość nie zawsze pokrywa się z naszą wizją. Miarą dojrzałości w osądzie jest nauka realistycznej oceny naszych oczekiwań, rozświadomej komunikacji ich innym osobom w naszym otoczeniu, przy jednoczesnym respektowaniu również i ich potrzeb. Dzięki rozwojowi świadomości wyłania się intuicja, która pozwala patrzeć na świat w bardziej subtelny sposób, łącząc nasze oczekiwania z akceptacją tego, co jest tu i teraz. Dzięki temu stajemy się dużo bardziej kreatywni w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu naszych potrzeb, a przy tym otwarci na to, co oferuje nam rzeczywistość, w tym inni ludzie. Stajemy się bardziej świadomi aspektu wymiany, zarówno dawania, jak i brania. To sprawia, że nasze oczekiwania stają się mniej neurotyczne. Choć nie znikają tak długo, jak zależy nam na zaspokajaniu potrzeb naszego ciała. Narzekanie. Nawyk umysłu pozwalający na rozładowanie skumulowanego napięcia. Realizuje on również potrzebę emocjonalnego bezpieczeństwa, gdyż narzekając chcemy często być wysłuchani, wspierani i zaakceptowani. Jest to nawykowy mechanizm działający odwrotnie do idealizacji. Prowadzi do braku poczucia sensu i wiary w swoje własne umiejętności. Ogranicza świadomość możliwości, sprawiając, że nie widzimy sensu naszych działań, czynów, nie jesteśmy w stanie podejść do życia z pasją. Często prowadzi do dewaluacji negatywnych emocji, osądzania, krytykanstwa czy hejtu, obniżając poczucie sprawczości i skuteczności. Zdarza nam się narzekać z powodu niesprawiedliwości lub kulturowych niedogodności, korupcja w polityce, problemy w służbie zdrowia, błędy systemu edukacji i tym podobne. Myślimy negatywnie w chwili ogromnego zmęczenia. Bólu, lub gdy nie widzimy efektów naszych działań i brakuje nam sił. Narzekanie może stanowić płaszczy dla oporu lub sygnał, aby coś zmienić. Pomocne w przezwyciężeniu tego nawyku jest bycie wysłuchanym przez bliską osobę oraz określenie nowych emocjonalnych granic. Chodzi o takie pokierowanie uwagą, aby dostrzec sens naszych działań oraz możliwości zaangażowania się w jakąkolwiek, nawet najmniejszą zmianę. Może być oznaką naszej słabości, ale często również pokazuje nam, że nie jesteśmy spójni w naszych wartościach. Celach, pragnieniach i działaniach. Stanowi dar od świadomości, bowiem wiedząc, czego nie chcesz, dowiadujesz się, czego tak naprawdę chcesz. Jeśli jest wynikiem fizycznego zmęczenia lub porażki, warto jest zrobić krok do tyłu i odsunąć od siebie sprawy codzienne, aby odpocząć, zregenerować siły i zebrać informację zwrotną. Rozmycie odpowiedzialności. Przeniesienie swych uczuć na większą część osób w celu przesunięcia odpowiedzialności z samego siebie na znacznie liczniejszą grupę. W takim wypadku nikt dokładnie nie wie, co ma robić, jak się zachowywać, czego się od niego oczekuje, jaką rolę ma pełnić, przez co wina za ewentualne problemy jest przerzucana na innych. Mechanizm ten jest również związany z konformizmem sytuacyjnym, zniknięciem w tłumie osób lub społeczną znieczulicą wynikającą z poczucia anonimowości ludzi przybywających w dużych grupach. W sporych zbiorowiskach ludzie zaczynają tracić sens orientacji tożsamości indywidualnej. Przez to poczucie odpowiedzialności zaczyna być rozmywane na znacznie większą liczbę jej członków. By przeciwdziałać tej tendencji, warto wskazać dokładnie pojedyncze osoby i określić, za co powinny być odpowiedzialne. Wtedy łatwiej jest przewidzieć zachowanie pojedynczych członków grupy i określić oczekiwania. Osobowość ofiary. Wszyscy doznaliśmy w życiu różnego rodzaju cierpienia, traum czy niesprawiedliwości, więc w pewien sposób mamy w sobie tendencję do identyfikacji z rolą ofiary. Ludzkie życie nie jest wolne od bólu lub krzywdy i osobiście sądzę, że na tej płaszczyźnie możemy przybić piątkę praktycznie z każdym. W końcu to wspólne cierpienie łączy ludzi najbardziej. Problem występuje, gdy ktoś nieświadomie przyciąga negatywne zdarzenia i pozwala innym ludziom się wykorzystywać oraz stawia siebie w pozycji, w której uważa, że potrzebuje pomocy, gdy w rzeczywistości jest w stanie poradzić sobie sam. Całkowite pochłonięcie przez identyfikację z osobowością ofiary Nierzadko obaczone jest ogromnymi konsekwencjami, zarówno wobec ofiary, jak i jej otoczenia. Cierpią na tym rodzina, przyjaciele i bliscy, szczególnie gdy pojawi się ciąg współzależności na linii ofiara-kat-wybawca. Ofiara ma często skłonności do alkoholizmu, używania narkotyków jako środka służącemu ucieczce od codziennych problemów, stosowania agresji i różnych form przemocy wobec bliskich. Często stosuje różne formy regresji, zaniża poczucie własnej wartości lub stosuje różne inne formy manipulacji. Ofiara ma również tendencję do tworzenia różnego rodzaju gier, których celem jest takie zaaranżowanie środowiska, aby możliwe było ciągłe stawianie siebie w roli najbardziej poszkodowanego, pokrzywdzonego, celem karmienia osobowości bycia ofiarą. Bardzo często nawet nie chce niczyjej pomocy, bo wtedy musiałaby zacząć radzić sobie sama, co jest dla niej nieopłacalne. Istnieje też pewne zjawisko wśród osób zafascynowanych tematami typu self-help, samopomoc, którym wynajdują coraz to nowsze problemy do przerobienia, byleby pozostać w roli ofiary, unikając konfrontacji z warunkami zewnętrznymi. Rozwiązaniem jest zawsze zaleczenie ran i traum, wybaczenie, odpowiedzialność, współczucie do siebie i innych oraz zaangażowanie w życie. Nie chodzi o to, aby się wypierać tej ludzkiej słabości, lecz ją zsyntezować, wcielić w życie. Zaakceptować i działać pomimo niej na tyle, na ile jesteśmy w stanie. W obliczu większego problemu zawsze możemy poprosić kogoś o pomoc i wsparcie. Ludzie z natury są skorzy do pomocy, gdyż widząc w drugiej osobie odbicie siebie, nie chcemy, aby ta cierpiała. W zdrowym stopniu wewnętrzna ofiara powinna być widziana i traktowana jako nasza część, a nie całość. Wtedy możemy poprzez uważną obserwację dać sobie współczucie, którego potrzebujemy. Inaczej, poczucie bezsilności i bezradności będzie dominować nad całą tożsamością, umniejszając nasze możliwości i zdolności. Osobowość zależna. Przesadna potrzeba bycia pod opieką innych z powodu lęku i przekonania o niezdolności do samodzielności. Tendencja ta wiąże się z punktem poprzednim. Współzależność. Zespół zależności między ludźmi, pozwalając na istnienie relacji i budowanie związków interpersonalnych. Współzależność umożliwia wspólne zaspokajanie potrzeb osób wchodzących w skład społeczności. W wyniku zależności między sobą kilku osób dochodzi do powstawania gier, służących zaspokajaniu potrzeb ludzi wchodzących w skład określonego systemu. Komunikujący się ze sobą ludzie, dzieląc wspólne wartości oraz oczekiwania, budują wspólne relacje. Pierwotnie wchodząc w skład określonej grupy, mamy czuć się bezpiecznie, aby łatwiej realizować określone potrzeby. Forma budowania więzi ma również swój własny cień. We współzależności bardzo często dochodzi do wykształcenia się różnego rodzaju patologii zbudowanych na dualistycznych mechanizmach ego odgrywającego poszczególne role, np. ofiara-kat, dawca-biorca, osoba poświęcająca się, zależna, narcyz, osoba kierująca. Triangulacja. Wciągnięcie trzeciej osoby do konfliktu w cel załagodzenia go. W wyniku takiego działania powstaje model oprawca-ofiara-wybawca. W którym każdy z członków naprzemiennie identyfikuje się z określonymi rolami, wchodząc w ciąg toksycznej współzależności. Opór jest mechanizmem broniącym to, co znamy, przed zmierzeniem się z tym, czego jeszcze nie znamy. Przeciwstawia się kreatywności, innowacji i inspiracji. Pojawia się w chwili, gdy zaczynasz bronić samego siebie przed życiem, uciekasz od obowiązków i pracy, jaką masz do wykonania. Unikasz tego, co ego uznało za emocjonalnie trudne. Gdy nie potrafisz spojrzeć na coś z innej perspektywy, masz blokadę kreatywną, nadmiernie wszystko analizujesz, przez co czujesz się zablokowany, to znak, że masz do czynienia z oporem. Więcej na temat oporu przed wykonaniem określonej pracy możesz znaleźć w książce Do Roboty, napisanej przez Stevena Pressfielda. Przyjmuje różne maski i postacie. Lęk przed odrzuceniem, napięcie, neurotyzm, przekonanie, że nie jesteś gotów, aby działać, brak zaufania, lenistwo, perfekcjonizm. Gdy jesteś uważny w chwili obecnej, opór zaczyna łagodnieć, aż do pojawienia się spokoju i akceptacji. Przezwyciężenie go wiąże się z pokorą, wychodzeniem ze strefy komfortu i zaangażowaniem w doświadczenie. Ruminacje Natarczywe myśli powodujące wątpliwości, kłopoty z koncentracją, obniżające wiarę w siebie i własne dokonania. Osoba myje podłogę, po czym powątpiewa, czy zrobiła to poprawnie. Ktoś myje ręce, po czym ma natarczywe myśli, czy aby na pewno są one czyste. Znasz to uczucie, gdy wychodzisz z mieszkania, zamykasz ze sobą drzwi, po czym kilka minut później zaczynasz się zastanawiać, czy aby na pewno przekręciłeś zamek? Gwałtowne i mocne ruminacje często prowadzą do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych niepokoju, paniki, stanów lękowych, depresji, braku otwartości i zaufania. Mogą stanowić formę lękliwego perfekcjonizmu. Czasem pomagają nam przypomnieć sobie o czymś ważnym czy istotnym, lub zwracają swoją uwagę na to, co wymaga poprawy. Przypominają o problemach, porażkach czy błędach przeszłości, byśmy nie popełniali ich ponownie. Radzenie sobie z nimi wymaga pewnej dozy dystansu do sytuacji i samoobserwacji. Trzeba zaobserwować powtarzające się wzorce i sprawdzić realność ich źródła. Jednorazowe przypomnienie sobie o czymś ważnym może być dla nas zdrowe, ale ciągłe popadanie w wątpliwość już niekoniecznie. Ekstrapolacja. Wytyczanie wartości danej zmiennej na podstawie informacji już posiadanej. Dzięki ekstrapolacji możemy przenieść wiedzę i posiadane modele poznawcze z jednego obszaru życia na inny. Znając zasady stosowania samodyscypliny w sporcie siłowym, mogę przełożyć te zasady do zwiększenia produktywności, poprawy relacji z ludźmi, praktyki medytacji, jogi czy pisania książki. Choć każda z dziedzin prezentuje inną formę działania, to fundamenty dyscypliny, stawiania celu, zaangażowania i konsekwencji są praktycznie takie same. Właśnie dzięki tej cesze umysłu prognozuje się wyniki giełdowe czy pogodę. Można ustalić trasę i przebieg jakiejś pozycji, dysponując tylko kawałkiem mapy. Zjawisko ekstrapolacji umożliwia uzyskiwanie głębokich wglądów w naturę rzeczywistości, pomimo niedysponowania pełną informacją. Antycypacja, przewidywanie tego, co może nastąpić, zdolność uprzedzania faktów. Antycypacja umożliwia podjęcie działania, zanim wystąpi konkretny bodziec i potrzeba. Przykładem antycypacji jest przygotowanie kanapek do pracy w celu późniejszego zjedzenia ich. W czasie przygotowania wcale nie musimy być głodni, ale doskonale wiemy, że później będziemy mieć potrzebę zjedzenia konkretnego posiłku. Antycypacja to również wczesne formułowanie sądów, hipotez czy spekulacji w celu późniejszej, dokładnej weryfikacji. Zaburzenia w procesie antycypacji prowadzą do niepokoju, nieumiejętności radzenia sobie z lękiem i innymi emocjami, np. ekscytacją. Pośpiechu i niedostrzeganiu wszystkich szczegółów odnośnie do konsekwencji prowadzonych przez nas działań. Kunktacja. Przeciwieństwo antycypacji, polegające na celowym zwlekaniu i opóźnianiu działań. Przeramowanie. Zmiana kontekstu i znaczenia obserwowanych faktów. O ile racjonalizacja służy utrzymaniu jak najwyższej samooceny ego, o tyle ten mechanizm pozwala spojrzeć na określony problem lub sytuację z innej perspektywy. Jest pomocny przy rozwijaniu krytycznego myślenia, kształtującego kreatywność, wyciąganiu wniosków i wynajdowaniu nowych strategii radzenia sobie z rzeczywistością. Posiadanie problemu może zniechęcać do poszukiwania rozwiązań. Przeramowanie go na wyzwanie, zabawę, może zachęcić człowieka do podjęcia wysiłku. Mechanizm ten pozwala załagodzić bolączki dzieciństwa. Spoglądając na swoje wczesne lata z perspektywy dorosłego, możemy zrozumieć trudne sytuacje, które się kiedyś wydarzyły. Przywoła jakieś negatywne wspomnienie z przeszłości, po czym zmieni jego kontekst w taki sposób, aby ujrzeć je w bardziej korzystnym dla siebie świetle. Generalizacja Uogólnienie i uproszczenie danego aspektu rzeczywistości do mniej szczegółowej formy. Generalizowanie pomaga w radzeniu sobie z rzeczywistością, szczególnie w sytuacjach, które wymagają naszej natychmiastowej reakcji. Sprawia, że możemy przewidywać przyszłość bez potrzeby zużywania nadmiernych ilości energii na określeniu wszystkich szczegółów. Służy antycypacji przyszłości oraz ekstrapolacji posiadanej wiedzy. Jej cieniem jest usuwanie niektórych informacji oraz zbytnie uogólnianie i przypisywanie określonych cech należących do pojedynczych jednostek dla całej zbiorowości. Zastanów się, kiedy zdarza ci się upraszczać fakty i uogólniać pojęcia i przekonania. Jakie głębsze znaczenia się za tym kryje? Błędy poznawcze, zniekształcenia postrzegania rzeczywistości wynikające z niedoskonałości funkcjonowania ludzkiego umysłu, samoobrony, samooceny, powierzchowności myślenia lub sytuacji, gdy dysponujemy niepełną informacją, np. stosowanie uproszczeń, skrótów myślowych, braku ważności, magiczne myślenie, samopotwierdzanie przekonań, uleganie autorytetom. Błędy logiczne. Błędy rozumowania wynikające z niepoprawnej użyteczności i niewłaściwego stosowania zasad logicznych. Mechanizmy związane z zaburzeniami granicznymi, mechanizmy wyróżnione w psychologii gestalt, dotyczą głównie sposobu dokonywania interakcji z otoczeniem oraz wpływu poszczególnych części składowych umysłu na jego całość. Przykładami mechanizmów według gestalt są m.in. odczulanie, introjekcja, projekcja, Defleksja, retrofleksja, egotyzm, konfluencja. Schemat zachowania. Powtarzający się wzorzec zachowania umożliwiający realizację konkretnej potrzeby lub uzyskania nagrody w postaci przyjemności lub osiągnięcia celu. Celem mechanizmów obronnych jest bronienie ciebie przed czymś, co umysł uznał za szkodliwe dla jego egzystencji. Ego samo w sobie nie jest twoim wrogiem, lecz jest mediatorem. Pośrednikiem pomiędzy światem wewnętrznym a zewnętrznym oraz tym, co znane i nieznane. Każdy mechanizm obronny służy nam w zmniejszeniu natężenia bólu emocjonalnego. To system kontroli, byś nie wystawił siebie na zagrożenie, na które nie jesteś gotowy, co mogłoby cię w konsekwencji nieodwracalnie uszkodzić lub zabić. Dlatego, aby widzieć rzeczywistość czystą i klarowną, warto jest przyglądać się sobie, bo to właśnie poprzez umysł. Dokonujemy interakcji ze światem. Każdy mechanizm obronny ma tendencję wpływania nie tylko na nas, ale również i na nasze otoczenie. W kulturze i społeczeństwie mechanizmy działania umysłu przyjmują postać wartości oraz memów, rozszerzając zasięg swojego działania w stosunku do innych systemów, w których żyjemy. Oznacza to, że nie podlegamy mechanizmom tylko sami sobie, w pojedynkę, lecz również w stosunku do naszego indywidualnego DNA. Rodziny, związku partnerskiego, otoczenia, środowiska pracy, biznesu czy internetu. Dalej będę poruszał to zagadnienie w rozdziale poświęconemu myśleniu systemowemu. Żyjemy w ciągu współzależności ze światem zewnętrznym, przez co to, co tworzy nasze wnętrze, zostaje odzwierciedlone na zewnątrz, a to, co na zewnątrz, zostaje zinternalizowane w naszym środku. Należy pamiętać, by nie mylić bezpośrednio świadomości z ego. Aby nie ukrywać swojej tożsamości i ludzkich uczuć za parawanem doświadczeń duchowych, proszę Cię, byś również pamiętał, że ego samo w sobie nie jest złe. Zarówno zło, jak i dobro wchodzą w skład naszej moralności, pochodzącej z superego, stanowiąc podstawę warunkowania naszych zachowań. Uznając ego jako złe, strzelamy sobie w stopę, przekierowując twórczą energię świadomości w budowanie niechęci do siebie. Uważam, że istnieją lepsze sposoby na to, jak rozwiązać ten egzystencjalny konflikt. Jeżeli zdefiniujesz swoje ja jako coś złego, czego istnienia będziesz próbował zaprzeczyć lub się wyprzeć, to nie jest to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. W moim zrozumieniu ego jest pojęciem indywidualności, będącej manifestacją życia w formie człowieka, którą możemy przekroczyć, ale nie musimy z nią walczyć. Poprzez lepsze zrozumienie siebie, odkrycie swoich mocnych i słabych stron, potrzeb, pasji i pragnień, przekonań, reakcji emocjonalnych, nawyków, możemy uzyskać sporą ilość samowiedzy, by śmiało realizować się w życiu. To sprawia, że każdy z nas może z otwartym umysłem uczyć się nowych rzeczy, poszukiwać zrozumienia, zachować indywidualizm i realizować się. Poziom Twojej inteligencji emocjonalnej zależy w dużej mierze od tego, czy potrafisz uczyć się poprzez zrozumienie swoich emocji. Są one cennym źródłem informacji na temat Ciebie, Twoich problemów, mocnych i słabych stron. Sygnalizują to, czy jesteś ze sobą spójny, czy wszystkie Twoje potrzeby są zaspokojone, czy nic Ci nie zagraża, pokazują również Twoje ograniczenia. Ze względu na to, że każdy z nas jest troszeczkę inny, Warto podejść do tego zagadnienia poprzez osobistą refleksję. Praktykując uważność, autorefleksję i wgląd w siebie, możesz posiąść inny rodzaj kontroli nad tym, co się dzieje. Jest to w zasadzie zdolność do uwalniania się od uwarunkowań. To podejście otwiera przestrzeń na spontaniczną aktywność z poziomu wyższej inteligencji w tu i teraz. Wciąż będziesz żyć jako indywiduum z ego w świecie uwarunkowań. Lecz zyskasz więcej przestrzeni na zaistnienie różnorodności i ekspresji. Warto zrozumieć multikompleksowość i interdyscyplinarność tego, czym jest i jak działa ego. Inaczej definiuje je psychologia, inaczej duchowość, inaczej filozofia, a inaczej mówi się o ego w interakcjach społecznych. Im więcej wiedzy i zrozumienia dotyczącego tego, czym jest ego, tym bardziej zobaczysz, że w pewnym momencie granice tego zrozumienia same zaczną się zacierać. Bo w gruncie rzeczy one nie istnieją, a raczej płynnie przenikają się. Na tym moim zdaniem polega różnica pomiędzy religijnością i społeczną moralnością, a duchowością. Religia opiera się na doktrynach, wierzeniach i przekonaniach, które zakwestionowane sprawiają, że dany system przekonań przestaje mieć znaczenie. Moralność oraz etyka pozwalają nam zbudować wspólny kontekst tego, co jest dobre i złe, właściwe i niewłaściwe, nadając kierunek. Duchowość nie opiera się praktycznie na niczym, poza bezpośrednim doświadczeniem tego, kim jesteś, przez co kwestionowanie jej samej nie zmienia rdzenia świadomości, a jeszcze bardziej pozwala dotrzeć do tego, co leży poza przekonaniami. W psychologii najczęściej opisuje się ego w kontekście teorii mechanizmów obronnych, części osobowości, archetypów, koncepcji cienia, masek oraz ról społecznych, nieświadomości i własnych popędów. Względnia się programy podświadomości, współzależności i wychowanie przez rodziców w okresie dzieciństwa. Rozwój osobisty skupia się wokół samodoskonalenia, wzmacniania własnej siły, uzyskiwania mistrzostwa, stosowania właściwej dyscypliny, budowy samoskuteczności, eksploracji życia, zmiany nawyków, realizacji siebie i swoich celów. Filozofia raczej skłania się ku refleksji człowieka w relacji jego bytu do otoczenia i egzystencji. Stawiając ego jako pośrednika pomiędzy światem wewnętrznym a zewnętrznym, naszymi popędami i potrzebami, a projekcją szans i możliwości. Duchowość często charakteryzuje ego jako pewnego rodzaju iluzję, identyfikację powodującą separację od absolutu, co przyczynia się do naszego cierpienia. W społeczeństwie mianem egoizmu uznajemy próżność, arogancję, samolubność, ambicję, manipulację, zachłanność, pychę. Wywyższanie się, dominację, chęć wyzysku, kontroli, brak empatii, wrażliwości, porównywanie się lub osądzanie, nadmierny konsumpcjonizm oraz materializm. Często też możesz się spotkać z pojęciem nieświadomości lub programami ego. Mógłbym wymienić tutaj całkiem sporo definicji, ale ważne jest to, by zwrócić swoją uwagę, że postrzeganie ego w kategorii dobrego lub złego jest niewystarczające. Jeżeli kiedykolwiek zainteresujesz się duchowością i w pewnym momencie będziesz bardzo wrażliwy, zachowując otwarty umysł, szybko spostrzeżesz, że nie ma na tym świecie niczego bardziej egoistycznego, niż próba pozbycia się własnego egoizmu. Z podobnego powodu religie walczą między sobą, kłócąc się o podstawy dogmatów i wierzeń, z których są skonstruowane. Walka zachodzi tutaj o to, kto lepiej opisze nieskończone doświadczenie w skończony sposób, co stanowi pewien przejaw absurdu. Zauważyłem, że właśnie w ten sposób zaczynają się kształtować pierwsze warstwy przekonań duchowego ego. Problem w tym, że ego nie jest w stanie zwalczyć ego, bo jest to forma samoudręczenia, a nie jakakolwiek duchowość. Podobnie, oceniając jakąś teorię poprzez twierdzenie, że pochodzi z uwarunkowań umysłu, nadając jej przez to pejoratywne, negatywne znaczenie, stajemy się hipokrytami, gdyż nie dostrzegamy, że sama nasza ocena jest koncepcją umysłu. W tych przekazach wciąż widnieją nierozwiązane dylematy moralne, które będą tak długo powielane, dopóki ktoś sam tego dla siebie nie przekontempluje w stopniu indywidualnym, albo jak kto woli, nigdy się tego nie rozwiąże, a raczej nauczy pływać w spokoju między konfliktami. Jeżeli nie przeszedłeś w swoim życiu przez ten etap, to jest duża szansa, że prędzej czy później się z tym zderzysz, budząc się pewnego dnia z myślą w głowie: Jak mogłem próbować pozbyć się siebie? Jeżeli jestem tylko i aż ja, jak mogłem próbować wyjść z systemu, jeśli i tak wszystko jest od siebie zależne, ale nie bierz moich słów za pewnik, bo uminie cię piękna, kontemplacyjna podróż. W rzeczywistości wszystko po prostu jest, a nasz osąd i myślenie to wartościuje. Aby utrzymać swój umysł w klarowności, ćwiczy się uważność chwili obecnej, pozostając jak najczęściej w kontakcie z otaczającym nas światem. Chcąc wzmocnić sens jedności, można poddać się praktyce jogi lub medytacji. Ćwiczenia te sprawiają, że ego zostaje znacznie zrównoważone i zintegrowane, pozwalając na zaistnienie stanu niedualności i flow. W stanach tych decyzja i akcje, jakie są dokonywane, dzieją się z poziomu ciała synchronizowanego z rzeczywistością. Znika pośrednik oddzielający percepcję od obserwacji otaczającego nas świata. Tak jakbyśmy złączyli id, ego i superego, uzyskując najwyższy możliwy do uzyskania potencjał psychologiczny, coś co można porównać do idei nad człowieka, o której pisał Nietzsche. Ocenianie siebie w kategorii problemu, przypadku lub mechanizmu często działa blokująco, czyniąc człowieka ograniczonym, uszkodzonym i niezdolnym do jakiejkolwiek poprawy. Zarówno psychologia, filozofia czy duchowość nieraz mają w sobie ukryty sens moralny. Idziesz do psychologa, Dowiadujesz się, że masz tendencje narcystyczne, zaburzenia dysocjacyjne, nerwice, traumę, za bardzo się poświęcasz i racjonalizujesz uczucia. I co dalej? Jesteś skazany na bycie uszkodzonym do końca życia? Nie! Teraz możesz się otworzyć na swoje potrzeby, uczucia, pierwotne motywacje i wyparte wspomnienia. Możesz zastanowić się, co zrobić, aby być bardziej spójnym ze sobą i nie wyrządzać krzywdy zarówno sobie, jak i innym. Zaczynasz pracę nad rozpoznaniem złośliwych uwarunkowań i uwolnieniem się od nich. Szukasz swojego sensu życia, tego, co da ci szczęście, przyjemność, zdrowie i zadowolenie. Rozpoczynasz podróż w głąb siebie. Odkąd uczymy się izolować nasze ciało od uczuć i myśli, zaczynamy walkę ze sobą. Odseparowana osobowość dryfuje w przestrzeni myślowej w poczuciu oddzielenia od otaczającego ją świata. W chwili, gdy przechodzimy przez okres dojrzewania i buntujemy się przeciwko wcześniej przyjętym wzorcom i ideałom, umocniamy własną osobowość, weryfikując, co takiego chcemy uważać za prawdziwe. Społecznie nazywamy to po prostu dorosłością. W psychologii mówi się o procesie indywidualizacji, a przez pryzmat mojej filozofii mogę określić to poszukiwaniem siebie. Proces ten poniekąd nigdy się nie kończy, a jego celem jest utrzymywanie poczucia spójności. Dążenie do tego, co określamy byciem sobą. Podobnie wyróżnia się pojęcie dojrzałości. Dotyczy to wykształtowanej osobowości, która przejawia cechy świadomości siebie, dostrzegania swych wad, ograniczeń, mocnych stron, dystansu i poczucia humoru, altruizmu i odpowiedzialności, elastyczności, emocjonalnego bezpieczeństwa, granic, celowości działań. W kontraście niedojrzałość możemy określić jako brak spójności i obrazu siebie, czyste konflikty wewnętrzne. Wysoki poziom neurotyzmu i brak zaufania, niezdolność do dystansowania się od siebie, zamknięcie na różnorodność światopoglądową. Głównym źródłem powstania zniekształceń percepcji i nieefektywnych strategii radzenia sobie z rzeczywistością jest brak uważności, dążenie do natychmiastowej gratyfikacji bez uwzględniania wpływu na swoje otoczenie oraz wybiórcze, niedokładne postrzeganie świata. Izolacja od pełni siebie, wynikająca z identyfikacji wyłącznie z ego. Powoduje uczucie wybrakowania z takich uczuć jak miłość, akceptacja, wrażliwość, wdzięczność, empatia, współczucie, spokój, radość, łagodność, cierpliwość. Jak myślisz, dlaczego? Bo te uczucia pojawiają się, gdy trzy nasze światy są spójnie synchronizowane. Umysł poprzez utożsamienie się z myślami dzieli nas na małe fragmenty. To jest często źródło naszego niepokoju i lęku. Dopiero świadomość obejmująca wszystko takim, jakie jest, widzi każdy fragment i jest w stanie zintegrować go w całość. Bardzo często współcześni psycholodzy, terapeuci, nauczyciele czy rodzice rozkładają ręce, chcąc leczyć pacjentów, uczyć lub wychowywać dzieci. Nie mając wpływu na otoczenie pacjenta czy dziecka, dodatkowo traktując go jako problem czy mechanizm, który istnieje tylko w jego głowie, Jesteśmy skazani na stosowanie powierzchownych praktyk. To samo tyczy się polityki, mechanizmów biznesowych, marketingowych oraz edukacji. Musimy nauczyć się traktować człowieka jako zintegrowany system, odlegający prawom natury, które nie są od siebie wyizolowane, dostrzegając wartość płynącą z głębi poznania własnego bytu i świadomości. Tylko w ten sposób możemy nauczyć się skuteczniej rozwiązywać nasze problemy. Musimy podejść do życia w ujęciu holistycznym, interdyscyplinarnym i zintegrowanym. Potrzebujemy odświeżenia wartości duchowych, wyciągnięcia na świat wszystkich naszych cieni i ponownej integracji do całości. Postanowiłem napisać tę książkę, ponieważ uważam, że przyszłość technologii, technik, wiedzy i nauk, jakie wykorzystujemy współcześnie do tego, aby rozwiązywać problemy, jest zależna od występujących zależności interdyscyplinarnych i ujęcia holistycznego. Potrzebujemy dostrzec nasze własne uwarunkowania oraz ograniczone schematy, by wyjść ponad jakikolwiek model skonceptualizowanej wiedzy i zintegrować w życiu codziennym tajemnice mistyki pierwotnego, czystego oświecenia, niezmąconego przez zbyt uproszczone wierzenia czy dogmaty. Chciałbym, aby przedstawione tutaj treści zostały uznane jako praktyczny zbiór najistotniejszych wartościowych przekazów, służących mnie i innym do dalszej samodzielnej inspiracji. Pragnę, aby każdy czytelnik dosłownie otworzył swój umysł na świadomość ograniczeń, jakie kryją się za parawanem tego, co uznajemy współcześnie za pewne. Słowa te są pisane przeze mnie jako forma ekspresji umysłu, w tym ego. Wyrażając je, pozwalam, by pisanie działo się samoistnie, w obecności świadomości. Tworzenie sprawia mi bardzo dużą przyjemność, i jednym z moich celów jest przedstawić Ci zintegrowaną filozofię duchowości w miarę prosty i lekkostrawny sposób tak abyś czerpał z procesu czytania jak największą intelektualną przyjemność. Tak jak w lecie zwykło się jeść lody dla ochłody, w zimie pić ciepłą herbatę, by się ogrzać, tak ja piszę tę książkę, abyś mógł czerpać z niej inspirację.